Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTube? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go. Jesteśmy! 115 odcinek Octagon Live, ale jaki to jest wspaniały odcinek, że możemy porozmawiać o tym fantastycznym boju, który odbył się w ostatni weekend, a więc wygrana Mateusza Gamrota w organizacji UFC w konfrontacji z Armanem Tsarukianem. Na pełnym dystansie Mateusz okazuje się zawodnikiem lepszym, chociaż kontrowersji z tym werdyktem później nie brakowała dla nas. Najistotniejsza informacja jest taka, że to Mateusz jest górą, Mateusz jest ósmy w rankingu kategorii lekkiej. O tej wspaniałej informacji dzisiaj porozmawiamy w studiu. Z brązowym pasem, z dwoma belkami w brazylijskim jiu-jitsu, Marianem Ziółkowskim. Dzień dobry, panie Marianie. Dzień dobry, witam. I Albert Ozimkowski, nie wiem jaki pas. Purpurka. Purpurę masz? Ale masz purpurę? A mam i to dodatkowo. To ja nie mam, to ja biały. Ale kiedyś takie zdjęcie w sieci krążyło z dwoma białymi pasami i tam Khamzat Chimaev miał biały i chyba Habib albo Islam któryś miał właśnie biały i właśnie, że wchodzisz na matę i masz się mierzyć z białymi pasami i trafiasz na tych gości. No to nie jest fajna historia, natomiast przechodzimy do sedna, więc do informacji kluczowej. Mateusz Gamrot kontra Arman Tsarukian to był zdecydowanie pojedynek, na który czekaliśmy. Ostrzyliśmy sobie apetyty, ostrzyliśmy sobie ząbki, że to będzie fantastyczny bój i taki był na dystansie pięciorundowym, ale Marian, czy ty spodziewałeś się, że ten pojedynek będzie właśnie tak wyglądał i że to będzie taka batalia? Spodziewałem się, że to będzie mocna batalia, no to nie ulega wątpliwości. Dwóch takich gości weszło do klatki, to musiało tam się dużo wydarzyć. Na pewno zaskoczyło mnie to, że Tsarukian wcale aż tak mocno nie mógł się dobrać do skóry Mateusza w stójce. Wydawało mi się, że tam Ormianin będzie miał wyraźną przewagę. Nie byłem pewny, czy Mateusz będzie w stanie obalać Tsarukiana. To też był ważny element. I tutaj zdziwiłem się, że Mateusz potrafił obalać, a nawet jeśli zaraz Tsarukian ustawał, to świetnie wchodził mu za plecy i tam go kontrolował. A z kolei Tsarukian aż tak bardzo w tej stójce nie przeważał, więc na pewno to są takie dwa pierwsze elementy, które mnie lekko zaskoczyły, bo bardziej wyobrażałem sobie to w taki sposób, że Tsarukian będzie w stójce bardziej kontrolował Mateusza, a Mateusz będzie starał się obalać, ale mogłoby być w tej płaszczyźnie ciężko. Albert, twoje takie na szybko na razie spostrzeżenia, bo pewnie później przejdziemy do tej detalicznej analizy poszczególnych płaszczyzn. Co ciebie zaskoczyło najbardziej w tym pojedynku, albo co ciebie kompletnie nie zaskoczyło w tej walce? Jakbyś miał tak pokrótce wskazać elementy, które były dla ciebie oczywiste w tej walce i które się sprawdziły, a które, tak jak Marian też wskazał, kompletnie odbiegało od tego pierwotnego założenia. To, co mnie zaskoczyło, to na pewno to, że ten dystans pięciu rund jest dla Mateusza dobry. Mateusz prowadzi ten pojedynek bardzo mądrze i ja też myślałem, że jakby Tsarukian będzie troszeczkę szybciej, jakby puch tracił tą energię, dopiero zaczął tracić tak mniej więcej w czwartej, piątej rundzie. Mateusz był cały czas spokojny, od trzeciej rundy zaczął przyspieszać, nawet były takie uwagi od Borysa z narożnika, że musisz go przełamać. Czym zaskoczył mnie Tsarukian, też się najbardziej obawiałem tej jego stójki, tej siły fizycznej, ale bardzo dobrze funkcjonowały jego kopnięcia i widać było, że tych kopnięć parę weszło, ale Mateusz tak jakby nie dał po sobie poznać. Też tam widzieliśmy ten knockdown po tym backfiście. Widać przede wszystkim ta praca u niego na nogach była taka bardzo dobra, ale przede wszystkim nie wykonywał stójce zbyt dużo, czyli nie za dużo niż musiał. No i przede wszystkim ze strony Mateusza te zapasy, to co mówiliśmy, które opierają się głównie na ruchu, nawet jak Tsarukian zareagował dobrą wybroną na pierwszy ruch, to co powiedział Marian, to od razu miał wyjście, inny kierunek, wychodził za pleców, nawet jak na początku nie mógł sprowadzać go o jedną nogę, to potem zaczął dochodzić do dwóch nóg i to było też, uważam, bardzo mocne. Ogólnie świetny pojedynek, stojący na bardzo wysokim poziomie technicznym. To może zobaczmy statystyki ciosów z pojedynku Tsarukian-Gamrot, to będzie statystyka chyba rundy po rundzie, jak to wszystko wyglądało na przestrzeni tych 25 minut. To są ogólne ciosy, ja poproszę o grafikę, bo tutaj mamy ogólne ciosy na pasku, te ciosy pokazują nam bez podziału na rundy, natomiast mi zależy na tej grafice, na której mamy poszczególne rundy. No właśnie, to jest grafika istotna, bo jeśli nie mamy tutaj żadnych wątpliwości co do przebiegu tych pierwszych dwóch rund, w których gdzieś tempo tego pojedynku, jeśli o stójkę chodzi, dyktował Arman Tsarukian, bo on bił mocniej, Mateusz nie mógł znaleźć drogi do skutecznych obaleń w tej pierwszej
rundzie jeszcze obalenie zaliczył Arman Tsarukyan, no to tutaj po tych dwóch rundach, jak wskazywały oba narożniki, no te dwie pierwsze rundy poszło na konto Armana Tsarukyana. Problem zaczyna się od tej rundy trzeciej, albo nie problem, tylko po prostu ta bliższa walka i to, że Mateusz zaczyna wchodzić do gry w trzeciej rundzie, dokłada dwa skuteczne sprowadzenia w tym pojedynku, zmienia nieco plan, bo to też jest istotne w tej walce i za moment przejdziemy też do rundy czwartej, która chyba budziła najwięcej kontrowersji. I czy wy jesteście zaskoczeni, w ogóle byliście tym werdyktem, że poszedł w stronę Mateusza, czy po prostu spodziewaliście się bliskiej walki? Spodziewałem się ogólnie bliskiej walki, choć nie będę ukrywał, że przed pojedynkiem faworytem był dla mnie Tsarukyan. Wydawało mi się, że Mateusz tym razem to może być już za dużo dla Mateusza. Nie będę tego ukrywał. Jeśli chodzi o sam werdykt, no to wielkiej kontrowersji tu raczej nie ma. Walka mogła pójść dwie strony, choć ja rzeczywiście jak to oglądałem na żywo, no to dwie rundy na pewno dla Tsarukyana, dwie pierwsze. Trzecia, no taka dyskusyjna, bardzo dyskusyjna. Ona mogła pójść w jedną i w drugą stronę. Czwarta i piąta, można inaczej powiedzieć, piąta na pewno dla Mateusza i czwarta też by była, gdyby nie ten knockdown. I nie wiem, jak to liczyć, bo tak naprawdę czwartą wygrywał rundę Mateusz, ale, tu widzimy statystyki sędziów, karty punktowe sędziów i tak jak doskonale widać, trzech sędziów punktowało pierwszą, drugą dla Armana, trzecia, czwarta, piąta poszła łupem Mateusza. Te sytuacje, o której ty mówisz, a więc z Beckfistem tłumaczył szanowany sędzia John McCarthy i on mówił o tym, że ten knockdown jak najbardziej był i on pojawia się w statystykach, natomiast on nie miał takiego wpływu jakby na ten pojedynek, bo Mateusz błyskawicznie wrócił do tej walki, a poza tym, kiedy inkasował ten cios Beckfistem, ale kiedy inkasował ten cios Beckfistem, to znajdował się na jednej nodze, a więc ta równowaga była zaburzona i nie chodziło tylko i wyłącznie o siłę ciosu, ale też o pozycję, w której znajdował się Mateusz. No a po tym ciosie nie był kompletnie zepchnięty do defensywy, tylko błyskawicznie ruszył do odpowiedzi, do ataku, a później z kolei też kontrolował w tym pojedynku przez długą część. I o ten trochę nogą się pewnie rozchodziło w tych dyskusjach. Kwestia interpretacji, bo tak naprawdę na powtórkę, jak się patrzyło, no to po tym Beckfiście widać było, że to zabroczyło Mateusza. No siadł. No dokładnie, więc nie wiem, jak to za bardzo interpretować. Tylko, że właśnie znowu było coś takiego, że jakby te ofensywne zapędy Mateusza jakby nie zostały w żaden sposób rozbite, czyli niezbyt dużo wynikało z tego knockdownu. Był knockdown, oczywiście Mateusz był podłączony, ale jakby bardzo szybko wrócił i cały czas od razu poszedł do grapplingu, jednak tam w sferze tej chwytanej zaczął znowu zyskiwać przewagę i też właśnie to było dla mnie też dosyć takie trudne do oceny, ale... Bo mamy w statystykach tak, 13 do 16, jeśli chodzi o znaczące ciosy na korzyść Armana, ale to nie jest jakaś zdecydowana przewaga. Mamy knockdown na koncie Armana i mamy ponad 100 sekund z tego, co kojarzę, kontroli Mateusza z góry i skuteczne sprowadzenie. Także to jest dużo. To jest dużo. To jest połowa rundy, jeśli chodzi o ten efektywny grappling Mateusza w konfrontacji z knockdownem Armana. Natomiast no, tutaj jest sprawa dyskusyjna i tak jak sędziowie się na ten temat wypowiadują, to nic by się nie stało, gdyby ta runda poszła w drugą stronę. A poza tym jesteśmy w trochę nieobiektywnej pozycji, bo nie siedzimy pod klatką. A jednak jeśli trzech sędziów punktuje spod klatki tę rundę w jedną stronę, no to nie da się oszukać tej perspektywy. No coś tam musiało się dziać takiego, że przekonał trzech sędziów i każdy z sędziów punktował każdą rundę w ten sam sposób. No i też ten knockdown jakby Tsarukyan po tym knockdownie jakby nie zaznaczył chociaż przez chwilę jakby swojej przewagi, że ten knockdown coś mu dał więcej w tej walce, że na przykład Mateusz rzeczywiście mógł przejść do defensywy, musiał się bronić, było blisko skończenia tego pojedynku. Nie było tam takiego momentu. Mateusz tak jakby, nie wiem, to zamroczenie było i od razu naprawdę wrócił do tego pojedynku. Mało tego, jeszcze zyskał za chwilę przewagę. Także moim zdaniem ta runda była, też bym tak tą rundę punktował. No właśnie dlatego mówię, tutaj walka mogła pójść w dwie strony, nie ma tu żadnej kontrowersji. I wygrał Mateusz. Też mowa ciała zawsze dla mnie jest ważna po walce. Widać było, że Tsarukyan to tak jakby... Sam nie był przekonany. Tak. A nawet właśnie czuł się przegrany. Nawet jak już był ten werdykt, no to widać było, że nie walczył z tym, że nie on to powinien wygrać, tylko był zawiedziony sobą, zawiedziony tym, że nie zrobił więcej i widać było po tej mowie ciała, że czuł się przegrany.
Potem tych kontrowersji, jeśli chodzi o jego wypowiedzi, narożnik i trenerów narosło. Natomiast koniec końców to Mateusz sięga po łup. Ja jeszcze mam taką przygotowaną planszę, czym został zaskoczony Mateusz Gamrot. O tym on wspomniał podczas konferencji prasowej tuż i w wywiadzie jednym po walce. Pasek, co zaskoczyło Mateusza Gamrota? On zwrócił uwagę na dwa aspekty. Defensywę zapośniczą Armana na te sprowadzenia za jedną nogę, kiedy tak. Arman utrzymywał równowagę i dla niego to było kompletnie irracjonalne, że Arman gdzieś ten balans utrzymuje i kosztowało też Mateusza sporo zdrowia, te sprowadzenia za kostkę. To jest firmówka Mateusza. I druga sprawa to są kopnięcia na korpus, bo Mateusz zaznaczył, że źle bronił te kopnięcia na korpus, za dużo tego przyjmował, jego ciało służyło jak tarcza, a tak nie powinno być, bo spodziewał się kopnięć na głowę i chronił przede wszystkim głowę, dlatego ta reakcja była nieodpowiednia, to tak ciekawostkowo. Czy wy dostrzegliście jakieś elementy, w których Mateusz mógł coś zrobić lepiej w tym pojedynku? No właśnie, tylko tak powiem to, co Albert powiedział a propos kopnięć Sarukiana. Naprawdę Sarukian bardzo dobrze kopał i co ciekawe, jak Mateusz miał pozycję normalną, to wtedy Sarukian kopał głównie lewą nogą, czy to na głowę, czy to właśnie na korpus. Jak Mateusz zmienił na Majkuta, to zaraz prawą nogę uruchamiał i bardzo dobrze obkopywał właśnie tą nogą i właśnie z tym opaleniem też rzeczywiście, to jest tak jak powiedziałeś, firmówka Mateusza, to jeszcze za czasów najpierwszych walk KSW, to już widziałem, że zjeżdżał nisko do kostki, wybierał tą kostkę, wspinał się po nodze i do góry ją podnosił, a Sarukian potrafił świetnie trzymać balans i nie dał się wywracać właśnie za tą jedną nogę. Wręcz właśnie słyszałem chyba w narożniku podpowiedzi, żeby szedł do dwóch nóg. Bo to była właśnie ta zmiana planu taktycznego, o której wspomniałem po tych dwóch rundach, kiedy Borys Majkowski powiedział w narożniku dobre wskazówki zresztą i tu trzeba też pochwalić, że po tej czwartej też rundzie nie było żadnej gadki, że prowadzimy, tylko tak. Trzeba piątą jechać, ale jest blisko, także nie ryzykujemy. Dziękujemy na pełnym piecu, bo można to ugrać jeszcze decyzją, ale trzeba wygrać tę piątą rundę. I po drugie, że dwie rundy są przegrane i już trzeba nadrabiać te straty. No i właśnie tam nastąpiła podobno zmiana tego planu taktycznego, że schodzimy po dwie nogi i idziemy po zupełnie inne sprowadzenie niż robiliśmy to w pierwszych dwóch rundach, bo to się nie sprawdzało. I to też pokazuje świadomość Mateusza w trakcie walki, że pomimo tego, że ten pojedynek nie do końca w tych pierwszych dwóch rundach szedł po jego myśli i ten plan się sprawdzał, to potrafi sobie to wszystko przestawić w głowie i przejść do planu B. Rad, że mniej schodził po tą przednią nogę, przesunąc głową do środka, potem zaczął schodzić do dwóch nóg z głową na zewnątrz i właśnie to też umożliwiało właśnie przy dobrej obronie Sarukiana od razu wyjście za plecy i no nie wiem, mi się podobała bardzo ta praca i te wszystkie skrable zapaśnicze, nawet jak Sarukian potrafił wybronić w pierwsze tempo, złapać uchwyt ręka głowa, to też Gamer miał rozwiązanie. Ja naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem wszystkim, jeśli chodzi o grę tą zapaśniczą Gamera z punktu widzenia ruchu, czyli on się nie siłuje, tylko cały czas szuka i zmienia kierunek i ja też widziałem właśnie w tych zapasach przed tym pojedynkiem przewagę tutaj Gamera, że jednak Sarukian jest świetnym zapaśnikiem, ale tutaj właśnie dużo opiera na swoim takim atletyzmie, na jakby na swojej sile fizycznej, a tutaj Gamer pokazał naprawdę niesamowitą gibkość i pomysł, przede wszystkim czucie w tych zapasach, czucie kierunku i moim zdaniem to właśnie doprowadziło go do zwycięstwa w tej No pasach. Dobra, ale jak wyciągamy już wnioski, bo ten pojedynek był fantastyczny, rozpływał się nad nim cały świat. Dan Lambert, który jest też menadżerem Gamrota, mówi, że to był jeden z najbardziej widowiskowych, efektownych pojedynków, jeśli chodzi o zapasy na świecie. Do grona fanów Mateusza Gamrota dołącza Henry Cejudo, który o zapasach wie wszystko, chociaż powiedział, że w tym pojedynku najmądrzejszy Mateusz nie był, natomiast te jego umiejętności, pewność walki powoduje, że można mu kibicować. No, cała czołówka rozpływa się, zresztą ten obrazek, kiedy Khabib Nurmagomedov pod klatką wymienia spostrzeżenia z Mateuszem Gamrotem, pokazuje, że no jednak to jest poziom najwyższy, jeśli chodzi o zapasy MMA. Natomiast jeśli mamy się do czegoś przyczepić, bo chwalimy, bo to było kapitalne. Natomiast co Mateusz musi poprawić, jeśli chce się mierzyć ze ścisłym topem, bo już do tego topu należy. To jest pozycja 8 w rankingu kategorii lekkiej, najmocniej obsadzonej. Wydaje się, że też najbardziej medialnej, jeśli chodzi o dywizję spośród wszystkich UFC. Gdzie są te elementy, gdzie Mateusz musi podkręcać śrubkę? Mam dwa w głowie. Pierwszy to na pewno, no to już klasycznie, stójka. To jest coś, gdzie Mateusz musi wyraźnie poprawić. Zwłaszcza wydaje mi się boks, techniki bokserskie. No i druga rzecz, to co ja też mam ten problem, no to przyspieszać, mocniej zaczynać pierwsze dwie rundy. Bo to już któryś raz się powtarza, że Mateusz troszeczkę
no minimalnie za słabe tempo. Przecież między innymi być może przez to przegrał z Guramem Kutelazę. Właśnie przez to, że te pierwsze dwie tam, rundy... Wiesz co, tam zwracam troszeczkę sorki, że się przerwę, natomiast uwaga na to, że poprzednie pojedynki miał na dłuższym dystansie, tak jest, bo z Guramem tak walka jest. Była trzyrundowa. Tam tak. troszeczkę wolniej zaczął, tu jednak tego dystansu miał nieco tak, więcej. Tak, ale jednak gdyby tą pierwszą albo drugą rundę urwał, no to by nie było żadnej kontrowersji. No chociażby ja mogę powiedzieć podobnie w swojej walce, że też przez to, że już wiem zawsze, że są te mistrzowskie rundy, no to gdzieś te pierwsze dwa starcia są takie nieraz za wolnym tempie i wydaje mi się, że Mateusz, no kto wie, może następną walkę nie będzie toczył na przestrzeni 5 rund, może dostanie jakiś eliminator, który będzie co-main eventem i to będą 3 rundy. Tak czy inaczej wydaje mi się, że jeszcze trzeba przyspieszyć te pierwsze dwie rundy. Dla mnie to też na pewno obronę kopni przede wszystkim, bo i walka z Guramem mi tutaj pokazała, że rzeczywiście Mateusz ma z tym problem. I też obronę mi się wydaje w pozycji, kiedy staje Mateusz na Mańkuta, jeśli chodzi o boks. I też wydaje mi się, że ta pozycja Mańkuta rzeczywiście jest u niego mniej rozwinięta, jeśli chodzi o sam striking względem pozycji praworęcznego. I widać, że Mateusz tutaj robi duży progres, ale tak jak ty powiedziałeś, Marian, to na przykład nie wiem, przy takiej walce ewentualnej z Gaethje, który ma naprawdę kowadło w łapie i naprawdę będzie niezbyt mądre po prostu z nim wymieniać cały czas ciosy, to na pewno to Mateusz musi zrobić. I mi się wydaje, że Mateusz to też wie, to też czuje, on też wiadomo jest pewny siebie, ale on jakby bardzo krytycznie, wydaje mi się, podchodzi do swojej też oceny. Widzieliśmy przed momentem ranking kategorii lekkiej i to jest sprawa niezwykle interesująca, bo zaczyna się dyskusja na temat tego, z kim Mateusz powinien stoczyć swój pojedynek. No ta dywizja jest nafaszerowana, widzieliśmy awans Mateusza o 4 oczka w górę. To jest naprawdę awans zacny, tym bardziej, że zamienił się pozycją z niebyle kim, bo Conorem McGregorem. Jak możemy zobaczyć jeszcze raz ranking kategorii lekkiej i sobie przeanalizować, kto waszym zdaniem teraz dla Mateusza Gamrota i z kim powinien Mateusz Gamrot się zmierzyć w kolejnym pojedynku. No oczywiście, bez pasa, ale cały czas na tronie Charles Oliveira, Dustin Poirier, Justin Gaethje, Islam Makhachev, Michael Chandler, Benil Dariusz, Dos Anjos, który zmierzy się z Fiziewem, Ferguson i pomiędzy tymi panami już jest Mateusz. Wasz typ na to, z kim chcielibyście zobaczyć, a druga sprawa, z kim jest najbardziej realne to starcie, waszym zdaniem? No to ja może zacznę. Ciekawe było to, co powiedział Gamer bezpośrednio po pojedynku, że chciałby zawalczyć z Gaethje. Ja tak sobie analizując, jeśli chodzi o walki przegrane przez Gaethje'ego, to wydaje mi się, że stylistycznie to ta walka może pasować Gamerowi. Raz, chyba Gaethje jest teraz numer 3. Na pewno w przypadku ewentualnej porażki to też nie traci dużo. Dwa, na pewno Gaethje, no jest, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, zawodnikiem bardzo znanym. Wydaje mi się, że dużo bardziej znanym niż Dariusz, choć nie wiem, mogę się Nie mylisz się. No, Dariusz jest generalnie zawodnikiem, który cały czas gdzieś jest w tej czołówce, tak. Natomiast nie jest w świadomości fanów. No to jest Irańczyk w ogóle chyba. Tak. Także i teraz tak. Wydaje się, że najprawdopodobniej zestawią pewnie z Dariuszem Mateusza. Tam troszeczkę dwóch świetnych zapaśników, troszeczkę inaczej uważam walczących, ale ja naprawdę chciałbym zobaczyć Mateusza w walce z Gaethjem i uważam, że tą walkę może wygrać, a nawet poddać Gaethjego. Czyli stawiasz sprawę tak, że Gaethje jest zawodnikiem łatwiejszym niż Benil Dariusz dla Mateusza Gamrota? Nie, po prostu jest groźny w innych obszarach, ale jakby stylistyka jednego i drugiego będzie pasować. Uważam, że pojedzie Mariusz, przepraszam, pojedzie Mateusz Dariusza, ale w pojedynku nie trzyrundowym, tylko w pojedynku pięciorundowym. W pojedynku trzyrundowym bym postawił na Dariusza, ale w pięciu rund postawię na Mateusza. Marian? No ja z miłą chęcią bym zobaczył walkę z Justinem Gaethjem i też myślę, że zapasy Mateusza i ta ruchliwość i to, że on nie daje się, nie, może tej stójki nie ma jakiejś wybitnej, ale on się tak potrafi dobrze ruszać, że w sumie ciężko jest go trafić, zwłaszcza te technikami bokserskimi, a Gaethje no zawsze, no poza tymi zabójczymi low kickami, no to właśnie przede wszystkim bazuje na swoich rękach, więc wydaje mi się, że to by było najciekawsze. Też trochę szkoda by mi było tej walki, no bo
wiadomo, że będę zawsze za Polakiem, za Mateuszem, ale lubię Gejciego bardzo i szkoda by mi było, jakby przegrał, ale no na pewno wolałbym, żeby Mateusz, no najlepiej, no wiadomo, niech Mateusz będzie mistrzem w wadze lekkiej, ale tak myślę, jeśli chodzi o walkę z Benelem, Dariuszem, nie podoba mi się to, że Dariusz nie jest zestawiony dalej z Makaczewem. Co Makaczew dostanie teraz walkę z Oliveirą, no i co, nagle przeskoczył? No. Uważam, że Dariusz powinien się bić z Makaczewem. A tak jakbym miał poza walką Mateusza z Gejcim, no to z chęcią bym zobaczył Gamrota z Chandlerem. To by było dla mnie Ale moim zdaniem, tak zupełnie szczerze, moim zdaniem Chandler z tej całej czołówki jest zawodnikiem jednym z najtrudniejszych stylistycznie dla Mateusza Gamrota. Bo i dobre zapasy, i ekskluzywna stójka, skracanie dystansu, ciągła presja i to jest styl, który byłby ciężki dla Mateusza. Wydaje się, że nawet taki kryptonit na Mateusza Gamrota, natomiast no to byłby sprawdzian z najwyższej półki, bo jeśli Mateusz zdałby taki test w osobie Michaela Chandlera, to już tak naprawdę ciężko znaleźć stylistycznie, no może poza Charlesem Oliverą, który jest kreatywny w każdej płaszczyźnie, może Islamem, który ma świetne zapasy, natomiast ten człowiek posiada te wszystkie trudne atuty dla Mateusza, gdzie widzieliśmy jakieś drobne luki w poprzednich pojedynkach. Jakby wygrał z Chandlerem, to bym uznał, że już jest o krok od mistrzostwa. Że sięgnięcie po mistrzostwo jest jak najbardziej w jego zasięgu. Jeszcze raz, jak możemy pokazać tę grafikę, to jeszcze tutaj przybliżymy tę, która przed chwilą była, kto dla Gamrota, bo tam jest kilka wyciągniętych spraw, takich wersja robocza tej grafiki. Co gra, a co nie gra w tych poszczególnych zestawieniach. Binil Dariusz chce powrócić dosyć szybko do klatki. Są 2-3 miesiące, on powraca po kontuzji. Mateuszowi pasuje bardziej końcówka roku, czyli ten termin tutaj troszeczkę nie gra. Dana White natomiast jest na tak. To starcie też by zobaczył Dan Lambert, a więc menadżer odpowiedzialny za Mateusza Gamrota i klub ATT. Natomiast Dariusz też celuje wyżej. Nawet w ostatnim wywiadzie udzielonym nie wymienił Mateusza Gamrota, żeby gdzieś się nie stawiać w pozycji na równi, tylko cały czas mierzyć troszeczkę wyżej ponad siebie, a więc Makhachev, Oliveira, Poirier to są trzy nazwiska, które interesują Binila Dariusza w tym momencie. Justin Gaethje, końcówka roku, no tu by się zgadzało, natomiast no, czy to pasuje Justinowi Gaethje i co daje taki pojedynek Justinowi Gaethje i organizacji UFC, no bo wiadomo, Justin w tym pojedynku niewiele może ugrać rankingowo, natomiast stracić może wiele. Inaczej to wygląda z perspektywy Mateusza Gamrota. No ciekawie wygląda pewnie starcie Rafaela dos Anjosa z Fiziewem. Ta walka odbędzie się 9 lipca, więc dosyć niebawem. No i tutaj to są dwóch zawodników z czołówki rankingu, 7-10. Taka wygrana na przykład byłego mistrza Rafaela dos Anjosa z Fiziewem. No to już jest też, nie wiem, czy skok w rankingu, natomiast ta pozycja do Sanchosa w lekkiej by była wyższa i takie zestawienie też różniłoby się kompletnie stylistycznie od tego, co widzieliśmy ostatnio, bo do Sanchos ma zupełnie inne atuty niż miał Armand Sarukian, także sprawdzian zupełnie innej półki niż był Amran, a Armand zostaje Tony Ferguson, natomiast on jest po 4 porażkach z rzędu, także gdzieś tutaj pewnie ta historia jest nieco dalej. Jak powiedziałeś też właśnie tutaj o Dos Anjosowi, a propos Dos Anjosa. Ja szczerze powiedziawszy, gdybym miał wybierać z tych wszystkich zestawień i Dos Anjos wygrywa swój pojedynek z Fiziewem, to ja najchętniej bym zobaczył Mateusza w konfrontacji z Dos Anjosem, nie z żadnym zapaśnikiem, bo teraz Mateusz zdał test zapaśniczy. Po co robić drugi raz no i wiesz, to samo? Wydaje się też to starcie bardzo realne i też Mateuszowi daje szalenie dużo, też przede wszystkim też fame, jakby jeśli chodzi o Brazylię, o Amerykę Południową. W Stanach Dos Anjos jest bardzo znany. No i stylistycznie... Wiesz, też pytanie, czy by jakby Dos Anjos byłby w stanie przeciwstawić się tym zapasom Gamera. Nie? No wiemy mniej więcej, jak Dos Anjos walczy. Wydaje się, że te najlepsze lata tej swojej kariery może mieć już za sobą. No i ja też bym opiewał za takim pojedynkiem. Ale to byłaby bardzo ciężka walka. Tak. No, naprawdę Dos Anjos... Ale wiesz, masz byłego mistrza. To jest ten magnes, który ci daje coś więcej niż Binil Dariusz, tak, który nawet nigdy się nie bił w main evencie, pomimo swojej kapitalnej serii. Coś na plus zawsze. To na pewno, tylko byłaby to ciężka walka, bo Dos Anjos jest cały czas bardzo mocny. Niedawno oglądałem walkę z Renato Moicano, bardzo mocny, no to no tam zdominował go porządnie. Też walczy z pozycji Majkuta, wywiera presję, no i nawet jeśli Mateusz by potrafił wywrócić Dos Anjosa, no to on ma znowu świetny partner. Więc to by była no, potencjalnie bardzo ciężka walka dla Mateusza. No, wydaje się, że to może być też, byłaby też taka walka dosyć, uważam, nudna, bo byłaby musiała być bardzo szalenie taktyczna, nie? Ale tak do ugrania jest tutaj bardzo dużo. Jakbym miał tak wybierać,
to Justin Gaethje i tak dalej, dużo nie ryzykuje, idzie jakby po fejmę w Stanach, walka na pewno. Ale to z naszej perspektywy to jest najlepszy pojedynek, no, bo to jest tak, Gamer 4 bonusy na 5 pojedynków, łowca bonusów, Justin Gaethje, który przecież pisał tę serię 7 kolejnych pojedynków z bonusami, także no, to była kapitalna historia, natomiast co ma z tego Justin Gaethje i co ma z tego organizacja UFC, wystawiając swoją największą gwiazdę na konfrontację z Mateuszem Gamrotem? No tutaj plusów nie widać. Ale Gaethje już drugi raz przegrał walkę o pas, więc być może jest na miejscu to, żeby troszeczkę się cofnąć, dostać kogoś spoza tej pierwszej piątki. No ciekawy jestem, co jeszcze z Poirierem będzie się działo. Co prawda Poirier, no wiadomo, jest American Top Team, no to z Mateuszem raczej nie będzie się bił, ale też ciekawy jestem, jak to rozwiążą. Mówi się o walce z Colby Covingtonem, ale wolałbym, żeby Poirier został w wadze 70 i tam jeszcze spróbował coś uczynić. No jeszcze McGregor ma wracać, już podobno na ostatniej prostej. Podobno już jest gotowy. To jest podobno ten moment. Dobra, my przeanalizowaliśmy sobie Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o występ Mateusza Gamrota, natomiast w tych Stanach Zjednoczonych był Krzysiek Klaczek, który był w narożniku i spędził ostatnie tygodnie i ostatnią prostą i zresztą doceniany bardzo przez Mateusza Gamrota za robotę wykonaną na sali we Florydzie. To jest z nami Krzysiek Klaczek. Doczekał się. Siemano. Siemano. Jak możemy prosić troszeczkę głośniej na studio, Krzyśka, bo słabo trochę słyszymy, to będzie nam łatwiej rozmawiać zdecydowanie. O, teraz jest kapitalnie, Krzysiu. Dzień dobry, Krzysiu, i ogromne gratulacje za kawał roboty wykonanej na Florydzie, no bo jednak zostałeś doceniony chyba w każdej wypowiedzi Mateusza, w której podkreślał dokonania swojego sztabu i to wsparcie, które otrzymał przede wszystkim od ciebie na sali w ATT. Czujesz się dumny? Znaczy, jeszcze, że teraz ta wypowiedź zadanie, powiem swoje, że tak starałem się wykonać jak najlepiej, mieć jakiś wkład tym wszystkim i wydaje mi się, że tak było mimo wszystko, nie? Wynik jest dla mnie największą nagrodą. A powiedz mi, co ciebie najbardziej, nie wiem, zaskoczyło albo, nie wiem, zachwyciło, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, bo wiemy, że spędziłeś z Mateuszem tę ostatnią prostą w ATT. Nie była to twoja pierwsza wizyta w klubie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast teraz to był pojedynek wyjątkowy, bo byliście tam tylko na dwa tygodnie przed. Tak. Wiesz co, to tak dosyć było inaczej wyglądał ten wyjazd ze względu na to, że jeden z trenerów, właśnie Armana, jest głównym trenerem BJJ tutaj w American Top Team i część treningu wykonywaliśmy gdzieś sami po cichu, żeby po prostu ten trener tego nie widział. No i też trzeba było te sparingi jakoś tam połatwić to, więc z dnia na dzień wszystko się coraz fajnie układało. Kondycja Mateusza, wszystko szło do góry, zajebiście, ale też do czego zmierzam, że te sparingi później były właśnie z Masvidalem, były z Poirierem. Jak ja to widziałem, no to naprawdę grube dla mnie wrażenie zrobiło i nie dziwota, że Mateusz jest jednym z najlepszych na świecie, bo w rzeczywistości tak jest i na sali właśnie w ATT to udowadnia na każdym treningu. Tam naprawdę z każdym właśnie kolejnym dniem, kolejnym tygodniem coraz bardziej i nawet zawodnicy z Rosji byli pod dużym wrażeniem właśnie tutaj Gamera, gdzie na początku byliśmy troszeczkę z obawami, że wiesz, że będą chodzić, obserwować, to cały czas tak byliśmy, aczkolwiek później po półtora, dwóch tygodniach to chodzili, piątki zbijali, że zajebiście, że to, że trzymają kciuki, więc po tą ciężką pracą Mateusza, którą on robił właśnie między innymi na sparingach, ci wszyscy zawodnicy z Rosji, ci trenerzy coraz bardziej taką wiarę wkładali w to. No, było to fajne właśnie uczucie, bo z każdym kolejnym dniem te takie poparcie, co na początku się śmialiśmy właśnie z Mateuszem, że jak Rocky czwórka, że jesteśmy sami przeciw wszystkim, tak później przy samym wyjeździe do Las Vegas tego już nie było, nie? Sparingi właśnie zrobiły na mnie największą wrażenie, jak po prostu Mateusz demolował wszystkich. I to jest naprawdę, no jest tak, nie? Po prostu tak jest, nie? Że Mateusz tam demoluje wszystkich. No i to właśnie ta zmiana tego nastawienia tych zawodników z Rosji, to dla mnie fajne wrażenie zrobiło. Jeszcze mam pytanie do ciebie, Krzychu. Powiedz, już jesteśmy po pojedynku. Jaki był plan przed tym pojedynkiem i co z tego, co sobie założyliście, udało się wam zrealizować? A więc tak, no staraliśmy się właśnie, żeby bić dużo na tą prawą ręką jego. To, co się udawało, część kombinacji z Mańkuta, które sobie założyliśmy, to nie wchodziło, aczkolwiek zauważyliście wcześniej, Borys zrobił doskonałe podpowiedzi w narożniku i całkowicie zmienił ten plan.
żeby Mateusz właśnie tylko bił raz, dwa odejście, raz, dwa powiedzmy. Takie bardzo proste rzeczy, ale zaskoczyło nas to, że Arman nie obalał tak często, jak zakładaliśmy, bo tak jak było na przykład w walce z Islamem, razu zrobił chyba raz, dwa i poszedł po nogi, tak tu tego nie było i to się zdziwiliśmy. No i tak jak tam Mateusz też mówił w wywiadach, że obstawialiśmy, że bardziej będzie nastawiał właśnie na kopnięcia na głowę, szczególnie w pozycji Mańkuta, że będzie uruchamiał tylnie prawą nogę, albo niskie kopnięcie na nogę, albo na głowę. To nas zaskoczyło, że wybrał jednak ten korpus. No i a spodziewaliśmy się właśnie, że jak stanie w normalnej pozycji, to że ta noga, lewa noga będzie częściej chodziła. Nie, kombinacje nam niektóre nie podchodziły na walce, ale Borys wszystko do świadomie i na bieżąco zmienił, więc tutaj ma Mateusza wysoka inteligencja, że to w walce po prostu wszystko fajnie sobie zmienił i z dobrym planem Borysa do przodu, nie? Co później trzecia, czwarta, piąta runda na kartach sędziowskich gram. I teraz zapytam o ten dystans pięciorundowy, bo to jest bardzo ciekawe, co ty powiedziałeś, że jakby wy byliście spokojni w trakcie tego pojedynku i gdzieś był ten moment, żeby sobie zmienić ten plan taktyczny. Czy takie nie, było... Nie, że spokojny, ale mi się podobało to, że Gamer zmienił to po dwóch ciężkich rundach, gdzie po prostu były w plecy te dwie rundy. Tam Borys to fajnie wszystko zmienił, czyli szliśmy po obalenia, były inne akcje bokserskie, troszeczkę to uproszczone. I to było super, nie? Okej, ale to świadczy o tym, że mieliście też ten plan B pewnie i C przygotowany na ten pojedynek. Natomiast moje pytanie jest takie, czy wy zakładaliście, że ten początek walki być może na tych kartach punktowych można oddać, bo wiadomo, że Mateusz ma doświadczenie pięciorundowe i lepiej zacząć, nie wiem, na 80-70% nie iść pełnym piecem, bo wiadomo, że Mateusz potrafi się rozkręcać z rundy na rundę i to były jego atuty w poprzednich pojedynkach. Czy kompletnie tego nie braliście pod uwagę i miało być od początku od A do Z na stówkę? Tak, no miało być od początku pełen gaz. Miało być od początku pełen gaz. Nie udało się tego zrobić właśnie w tej pierwszej i drugiej rundzie. Ale tak, od początku chcieliśmy, żeby Mateusz mocno zaczął i pod koniec, po upływie połowy rundy, żeby jeszcze podkręcał, bo wiedzieliśmy, że ma ten tlen. Chcieliśmy go zmusić, no zresztą sam nas prosił, żeby po prostu jak najwięcej tego wsparcia, żeby było podkręcane tempo. Ale niestety nie udało się to jakoś zrobić w tych pierwszych dwóch rundach, ale na szczęście te trzecia, czwarta, piąta już podkręcał. Nie? A też oglądaliśmy, że wieloma kopnięciami trafiał Sarukian. Powiedz, jak Mateusz powiedział po pojedynku, odczuwał te kopnięcia, przeszkadzały mu jakoś, rozbijał jego... To nie pytaliśmy o to w czasie pojedynku, no bo jak podszedł do narożnika, to widzieliśmy, że jest tam ślady są. Było dla nas oczywiste, że wchodzą te kopnięcia. Tam one troszeczkę częściej wchodziły, że po prostu jak Mateusz szedł w lewą stronę. Aczkolwiek no Sarukian dobrze to przygotowywał, dobrze. No, my się nie spodziewaliśmy, że będzie aż tak często kopał na ten korpus, to zaskoczyło. Rozmawiamy tutaj o planie taktycznym i doskonale znasz ten plan taktyczny. Mówisz o podpowiedziach Borysa, ale w narożniku był też trener Mikey Brown. I tutaj zastanawialiśmy się, jak wyglądał ten podział obowiązków w narożniku, bo wiedzieliśmy, że lwia część tych przygotowań, i o tym też rozmawiałem z Mateuszem, odbywała się w Polsce. Ostatnia prosta w Stanach Zjednoczonych. Wiadomo, Mikey Brown to jest człowiek, który zawsze gdzieś tam dostrzeże rzeczy jako doświadczony coach, których być może ktoś może nie dostrzec. A poza tym też zna Mateusza doskonale i Mateuszowi na tym zależało. Kto odpowiadał za założenie planu, plan taktyczny na ten pojedynek, planu taktycznego na ten pojedynek i... To przerywam, ale już plan był taki, że Mike tłumaczył Borysowi, żeby nie mówił po angielsku, to Mike mówił Borysowi. To jak wskazówki. Nie było ich dużo, ale były bardzo, bardzo szczegółowe i konkretne. Borys je przekazywał podczas walki. Okej, to jeszcze zapytam o to, z jakim nastawieniem, z tym planem taktycznym pojechaliście do Stanów Zjednoczonych, bo ja rozmawiałem z Mateuszem o tym przed walką i on powiedział, że zapytany o to, kto układał plan taktyczny, powiedział, że przecież to ja walczę. To jakby sugerując, że on sobie układał i on pojechał już z pełnymi założeniami. Natomiast jak duże były modyfikacje trenera Mikey Browna i czy w ogóle takie były? Czy on się dostosował kompletnie do tego, co Mateusz mu tam zaserwował na tacy? Znaczy tak, generalnie tak, Mateusz miał swoją wizję na tę walkę, która generalnie pokrywała się z opiniami Majka, trenera Andersona, trenera Oliveira od boksu, więc to tylko upewniało go, że to co sobie założył i to co tam gdzieś z rozmów sobie tam wywnioskowaliśmy, to jest właśnie to dobry kierunek.
To jeszcze mam pytanko, już jedno z ostatnich, o to wyczekiwanie na werdykt końcowy, bo już przed piątą rundą było gorąco, przedostatnią i u was w narożniku, i w drugim narożniku też było gorąco. Koniec pojedynku następuje, no i jest ręka do góry Mateusza, gdzieś Arman też celebruje, natomiast taka niepewność rysuje się na twarzy jednego i drugiego i w narożnikach chyba też wyczekiwanie. Jak to dużo was kosztowało nerwów? No, emocje niesamowite, bo różnie te decyzje mogą mieć, ale tak jak sędziowie zauważyli, trzecia, czwarta, piąta, Mateusz wygrał, tak samo my to widzieliśmy, ja to widziałem, ale no, nie zawsze te decyzje idą po myśli, sędziowie mówią, to była ta niepewność i duża ona była, czy tu przypadkiem czegoś dziwnego się nie stanie. Na szczęście dobrze było, ale emocje były duże, nie, no, nie da się tego opisać, nie, tak. No i dochodzi po walce też pewnie do wielu rozmów Mateusza Gamrota z czołowymi zawodnikami, czy też z przedstawicielami UFC, czy z Khabibem Nurmagomedowem. Zaskoczony byłeś, jak dużo jest tam zachwytów i do jakich akcji dochodzi już na backstage'u? No cały czas byłem, że tak powiem, w zachwycie, ale no tak właśnie Khabib, to chyba z tego, co rozmawiałem z Mateuszem, to nawet już po pierwszej rundzie przed siatkiem mu tak pokazywał. Więc tam oni mieli kontakt dosyć stały ze sobą. No ale szczerze mówiąc, ja tego nie widziałem. Dopiero po walce widziałem, że Khabib tam ukłony skłania Mateuszowi, składa gratulacje. No i właśnie tak sam zauważył, że bardzo możliwe, że zmierzy się, że następna walka, bo któraś kolejna będzie właśnie z Islamem. I prawdopodobnie trzymamy kciuki, żeby był pas. Kapitalna historia. Fajnie, że to wszystko tak się ułożyło i że zdołaliście to sami sobie gdzieś poukładać, bo wiadomo, że trochę przeciwności przed tym wyjazdem było i w Polsce Mateusz musiał się przygotować, ale wszystko się fajnie ułożyło. Tak. Natomiast Krzysiek, no jeszcze muszę pytanie o ciebie zadać, bo ty jesteś w ATT. Gdzieś mówiło się o pojedynku przecież z Henanem Barao i ofertę, którą dostałeś, będąc w Stanach Zjednoczonych, na galę Eagle właśnie do Khabiba. Natomiast teraz cię nie widzieliśmy ostatnio. Co z tobą i kiedy powracasz, bo cały czas w mocnym treningu jesteś. No, a więc tak, już tam właśnie moje perypetie, tam co miałem z Kostką, są zażegnane. Teraz troszeczkę spraw zawodowych, zamachlatkowych tematów, ale liczę, że wrzesień właśnie to będzie mój termin, że chciałbym zawalczyć w tym terminie wrześniu. Więc mam nadzieję, że tak się stanie. A to KSW będzie? Chyba KSW, no bo jeśli tak, odmówił, tak, od, tak, jeśli nie tak, można było walczyć. KSW, tam z Wojkiem jestem stałem w kontakcie i tak, KSW. Przeciwnik jest? No właśnie, jakiś call-out, bo wiesz, Mateusz te call-outy robi fantastycznie w klatce, to teraz ty w oktagonie też możesz swój call-out rzucić do kogoś na swój występ wrześniowy. Tak. Zobaczymy. Skromnie, wyczekujący. Krzysiu, serdecznie dziękujemy. Bardzo miło było cię usłyszeć i jeszcze raz ogromne gratulacje dla całego sztabu i też Czerwonego Smoka, bo naprawdę fajna robota i dużo radości nam daliście jako kibicom i ludziom, którzy troszeczkę w tym siedzą. Także pewnie noska zarwana, ale było warto. Także dziękujemy serdecznie. No i nam zerwało na koniec. Ale idealnie. Też pozdrawiam Czerwone Smoko. Tak. O tobie za momencik porozmawiamy, natomiast przejdźmy już chronologicznie do nadchodzącej gali UFC, bo to jest wydarzenie z numerem 276. No to może na początek zobaczmy wyniki gali poprzedniej, Fight Night z Gamrotem i od razu przejdźmy na rozpiskę UFC 276, bo tam kilka pojedynków naprawdę ciekawych się znajduje, także to jest pełna grafika z wynikami gali, na której bił się Mateusz Gamrot. Oczywiście warto zaznaczyć kapitalne kolejne zwycięstwo Szafkata Rachmonowa. To jest 16 wygrana bez porażki. Wszystkie pojedynki zakończone przed czasem. Pokonuje Neila Maniego i wbija się do ścisłej czołówki swojej kategorii wagowej. Facet, który naprawdę z walki na walkę wygląda coraz lepiej, jest chłodny w swoich poczynaniach. No i to jest naprawdę obiecujące. Tiago Moises, a więc kolega klubowy Mateusz Gamrota, Josh Parisian, Umar Nurmagomedov też z kolejnym zwycięstwem, kolega klubowy Izraela Adesanya, więc Carlos Ulberg w kategorii półciężkiej również dopisuje do swojego rekordu zwycięstwo. No mniej pojedynków takich medialnych, natomiast kilka perełek, które pewnie będziemy oglądać w przyszłości, tak jak ten main event, który przez wielu odbierany był różnie, natomiast koniec końców dał jedną z najfajniejszych walk w tym roku i pewnie tak będzie, bo ten miesiąc był nafaszerowany fajnymi zestawieniami. Jak na przykład Prochaska przecież z Gloverem tej szeroko. No taki miesiąc się trafił idealny. Natomiast podczas gali UFC 276 też mamy kilka
perełek, jeśli chodzi o następne wydarzenie. Także od razu poprosimy grafikę z kartą walki UFC 276. To jest właśnie to wydarzenie. Pojedynek wieczoru w kategorii średniej, Izrael Adesanya z Jaredem Karonierem. Trzeci pojedynek pomiędzy Aleksandrem Wołkanowskim i Maxem Hallowayem o pas wagi piórkowej. Sean Strickland, Alex Pereira, Pedro Munoz z Seanem O'Mallym, Robbie Lawler z Brianem Barbaryną. A to jest tylko karta główna. We wstępnej mamy również występy niepokonanego Jana Garego, który gdzieś tam ma pociągnąć publiczność irlacką. Natomiast te sprawdziane ostatnio dosyć trudne. Brad Riddell, kolejny klubowy kolega Izraela Adesani. Jim Miller z Donaldem Cerrone, starcie weteranów i weteranów do sześcianu, bo nawet nie do kwadratu, bo są goście, którzy pisali historię organizacji UFC. No i tak zerkamy niżej, też Uriah Hall, którego przecież doskonale znamy, Brad Tavares w konfrontacji z dobrze znanym nam z Polski Drikusem Duplessisem. Także dla polskiego fana też sporo pojedynków ciekawych w karcie wstępnej. Natomiast panie Marianie, na co czekamy najbardziej? Najbardziej, no chyba jednak przynajmniej ja na Hallowaya z Wolkanowskim. Najbardziej mnie ciekawi ten pojedynek. Ciekawy jestem, jak to się w ogóle wydarzy, bo widziałem, że Holloway miał problemy z Wolkanowskim w tych pierwszych dwóch walkach i w ogóle analizowałem sobie dokładnie, jak to się stało, że Holloway, który tak świetnie boksuje, nie potrafił pokonać Wolkanowskiego, ale Wolkanowski świetnie w tych walkach kontrował. Naprawdę to, myślę, że to przede wszystkim robiło różnicę. Holloway nie mógł rozpędzać się ze swoim właśnie tym volume boxingiem, bo Wolkanowski bardzo... Rozbijał mu akcję. Tak, rozbijał mu akcję. Świetne kontry, też właśnie fajnie się cofam na jeden krok i zaraz kontra, więc to było takie bardzo dla mnie ciekawe, bo chciałem zobaczyć, kto może, jaki styl można się przeciwstawić na ten volume boxing Hallowaya. Też fajna walka w karcie wstępnej Brada Riddella w kategorii lekkiej. Mateusza, to jest też pojedynek, który może dać nam kolejnego zawodnika, który się wbija do ścisłej czołówki kategorii lekkiej. Ostatnio przegrał z Rafałem Fiziewem, to po mocnej walce, tam w trzeciej rundzie chyba obrotówka była i przerwała tę walkę, ale Brad Riddell naprawdę bardzo mocny, a znowu ten Jalin Turner, no to też... Młody chłopak, ale młody tutaj, tu jest... Ja wiem, dlaczego Marian go lubi, ja wiem, dlaczego go Marian lubi, bo to jest facet, który jak na kategorię lekką posiada jakieś niebotyczne warunki fizyczne, to jest 191 cm wzrostu, chyba 193 cm zasięgu w konfrontacji z Bradem Riddellem, który jest zawodnikiem 20 cm niższym, natomiast piekielnie mocno osadzony na nogach i lubiącym ostre wymiany, no to... To faktycznie jest recepta na coś fajnego. Dokładnie. Przeuważyłem tego zawodnika, bo on się chyba jeszcze bił wcześniej w półśredniej i przeszedł do lekkiej i właśnie ma jakieś olbrzymie warunki fizyczne, jeszcze większe ode mnie. I w ostatniej walce pokonał takiego Jamie'ego Mularkę, który... Mularki, tak. Tak, który też fajnie boksuje, dobrze się rusza, a jednak ten Jalin Turner go tam zmiótł, więc to jest naprawdę bardzo ciekawy pojedynek w wadze lekkiej. No jest tam kilka, właśnie fajna walka Brada Tavaresa z Drikusem Duplessisem. No jest wiele dobrych pojedynków. Oczywiście Adesanya z Kanonierem, no to też jest coś mocnego, choć uważam, że Adesanya tutaj powinien sobie poradzić z Kanonierem raczej bezproblemowo. No, Kanonier dostaje walkę o pas kategorii średniej, też zdecydował się zaakceptować ten pojedynek Izrael Adesanya ze względu na to, że sobie po prostu zapracował rzemieślniczymi wynikami, ostatnio wygraną z Derekiem Bransonem, to była taka kropeczka na D i po prostu Izrael powiedział, biorę wszystkich czyszczę w tej średniej, jestem niepokonany w dywizji średniej, no to jest kolejny zawodnik, którego po prostu trzeba odhaczyć. Ale właśnie, czy to jest zawodnik, który może się postawić? Bo ten pojedynek z Derekiem Bransonem pokazał, że Jared Cannonier w tej dywizji czuje się bardzo dobrze, natomiast no, konfrontacja z Izraelem Adesanią to jest zupełnie inny kaliber, jeśli chodzi o dywizję do 185 funtów. On jednak też migrował po tych kategoriach wagowych i wydaje się, że przede wszystkim jak... Kanonier, wszystkim on jest zawodnikiem takim pressingowym w tej stójce, on często mocno obciąża tą swoją wykroczoną nogę, a świetnie naprawdę karci low kickami Adesanya, cały czas potrafi utrzymywać dystans. No szalenie, w sensie takim stylistycznie naprawdę nie widzę Kanoniera w tym pojedynku, ale wracając do tej karty walki, ja też już jaram tą kartą wstępną i jakie jest zestawienie Millera i Cowboya Cerrone, no takie wiesz, starcie naprawdę weteranów. Ale z drugiej strony w zupełnie innym momencie kariery, tak, bo ten Miller, który już tam ostatni pojedynek, jeszcze ostatni, zgarnia te kolejne zwycięstwa, tak. Bije te rekordy, dwie wygrane walki z rzędu, natomiast Donald Cerrone gdzieś szukający tego odbudowania, no i nie da się tego lepiej zestawić. No nie da się, wiesz co chodzi, też ja słyszałem, że właśnie te karty, te prelimsy często są właśnie puszczane na przykład na innym kanale, dlatego się wrzuca takie waleczki, żeby te prelimsy ktoś się obejrzał, no i ta walka na pewno przysporzyła jakby fejmu tej karcie wstępnej.
I dla mnie się pojawia się przy tym też przed tą kartą główną takie pojedynczenie, jeśli chodzi o O'Malley'a. Bo tutaj jednak zestawiony jest z Muniozem i tutaj może być sytuacja taka, zupełnie inny zawodnik. Wcześniej odbiegający całkowicie poziomem sportowym, wydaje mi się, od poprzednich rywali. Jakby O'Malley wcześniej uciekał od tych takich mocnych starć. Teraz ma zawodnika, który lubi wywierać presję. Tylko że też nie obala, bo on ma świetny parter, ma właśnie bardzo dobry... sprawdzaliśmy przed programem, kiedy bo ja byłem pamiętałem tę statystykę, że on ma bardzo mało obaleń w ostatnich walkach Pedro Munhoz i ostatnie obalenie skuteczne, które zanotował Pedro Munhoz, to jest konfrontacja z Johnem Dodsonem. Przegrał ten pojedynek, było to w 2018 roku. Później 2, 4, 6, 8 walk bez obalenia. No, a czy na nogach da się wygrać z Seanem O'Malleyem, który ma taki fantastyczny timing, gdzieś lubi czuć walkę poza dystansem i ma to oczko. Tak, ale to co powiedziałeś, lubi czuć walkę poza dystansem. On jednak do swoich, jakby swojej gry potrzebuje przede wszystkim miejsca i jednak tutaj ma zawodnika, który cały czas wywiera presję, który jednak lubi wymieniać ciosy. Mi się wydaje, że nie będzie też zbyt mądre z jego strony, że jeśli będzie tylko chciał się bić z trójce, ma świetny grappling, ale tak jak powiedziałeś, nie obala. I teraz mi się wydaje, że jeśli przy mądrym takim planie taktycznym będzie miał naprawdę ciężko i też chciałbym, żeby był wreszcie stracony parter O'Malley'a. Pozostała karta walk, już samo zestawienie Barberena Lawler. No tutaj musi być tak naprawdę wojna Mucka. Od samego początku. Czyli ale Lawler musi takich rywali dostać, żeby była Mucka, bo on po prostu musi dawać Mucki, on jest do tego stworzony. Także no, bardzo fajna karta walk. Teraz to zestawienie też Volkanowskiego i Holloway'a. No to dobra, to dajmy głos Marianowi, bo już przeanalizowałeś prawie całą rozpiskę. Nie, już tylko powiem, że odnośnie, chciałem się odnieść do tych właśnie twoich słów, bo dużo osób nie wie, bo Volkanowski jest stosunkowo niski, ale on ma naprawdę bardzo duży zasięg rąk. I to jest przede wszystkim, też mi się wydaje, taka rzecz, która zaskakuje przede wszystkim swoich rywali, tym Volkanowski. I właśnie, to jest moje pytanie, bo oglądaliśmy już dwa pojedynki Aleksandra Volkanowskiego z Maxem Hollowayem. To, co ty powiedziałeś, volume boxing, który wnosił Max do klatki, był nie do zatrzymania przez pozostałych rywali. Natomiast wchodzi Alex, który znajduje na to sposób. Pierwszy pojedynek zupełnie inny. Drugi, już Max też wyciągnął wnioski i było lepiej. I teraz jest pytanie, czy w trzecim pojedynku da się tak jeszcze ten podkręcić styl i trochę zmienić? Czy jednak cały czas ten Alex będzie kryptonitem na styl Maxa Holloway'a i ten spokój, walka poza dystansem, to przygotowanie na kontrę, wywieranie presji, ale cały czas trzymanie odległości, robienie tego kroku wstecz ze swoją kontrą i jednak to się zakończy w ten sam sposób. Kluczowe jest pytanie, czy Max Holloway będzie potrafił coś zmienić, no bo w pierwszej walce widzieliśmy, tam była przewaga Volkanowskiego, nie jakaś też duża, ale była przewaga. Druga walka była jeszcze bliższa i tam nawet mogło to nawet pójść. Niektórzy twierdzą, że dokładnie i chyba jak oglądałem, to też wydawało mi się, że wygrał Holloway, ale no pytanie, czy coś będzie potrafił dodatkowego, nowego dołożyć, to jest kluczowe. Jest też ważna rzecz, że Holloway niestety sporo ciosu przyjmuje i naprawdę od ostatniej walki, tej drugiej z Volkanowskim, wojna z Katarem, wojna z Rodriguezem, nawet tydzień temu odświeżyłem tę walkę, tam naprawdę bardzo dużo ciosów przyjął Holloway, a Volkanowski ma taki styl, że pomimo tego wzrostu jakoś jest ślizgi, dokładnie, nie? Mało ciosów przyjmuje i do ich trylogii, do ich kolejnego zestawienia, wydaje mi się, że Holloway wychodzi do troszeczkę bardziej rozbity niż chociażby do ich walki rewanżowej. I to też może zrobić różnicę, no bo wiadomo, są zawodnicy o bardzo wytrzymałej szczęce, ale to też jest do czasów. Jeśli co walka to jest wojna, no to też się w pewnym momencie kończy. I kto wie, czy Holloway chcąc może coś dodatkowego zaryzykować, żeby w tej trzeciej walce wygrać z Volkanowskim, czy nie otworzy się na te kontry, na te mocne ciosy Volkanowskiego. No tutaj jest też wiele, wiele pytań. I to, co ty powiedziałeś, te dwa ostatnie pojedynki też troszeczkę stawiały znaków zapytania, bo pamiętamy tę konfrontację z Jairem Rodriguezem, gdzie momentami naprawdę przyjmował dużo uderzeń Max Holloway. Ostatecznie właśnie, nie wiem, tą wytrzymałością, gdzieś swoim sposobem walki, intensywnością wygrał ten pojedynek i przełamał, w końcu zaczął rozdawać karty w tej walce. Natomiast to nie było
była łatwa walka. Tam zainkasował 159 uderzeń. Wspomniana konfrontacja z Katarem, to są 133 ciosy i walka kolejna na pełnym dystansie. Ostatnich 6 pojedynków na pełnym dystansie, wcześniej bitwa trwająca 20 minut z Brianem Ortegą. No tam też totalna mucka. Także wspominamy dwa pojedynki z Wołkanowskim, Kelvina Katara, Jaira Rodriguez'a, wcześniej też Frankie Edgar i tam też przyjętych 96 uderzeń. Także tych ciosów robi się dużo na przestrzeni ostatnich 3 lat. To jednak zostawia gdzieś swoje piętno i ślad na tej wytrzymałości, no bo jednak to gdzieś się kończy, jest gdzieś kres tej wytrzymałości. No tak, i tak jakby ten styl jak się niezbyt zmienia Holloway, ja to zapowiedziałeś, Marianne, też Katar strasznie mocno bije też wracają do tej walki. Mam takie wrażenie, że Wolkanowski jakby trenując cały czas Kickboxing City, on bardzo rozwija swoją stójkę. Tak jakby jest zawodnikiem nie jakiś, wiecie, super... No ma z kim trenować. Nawet rundki ostatnio wypłynęły jakieś, jak robił z Izraelem Adesanią, także to jest totalna różnica kategorii wagowych, natomiast cały czas gdzieś walka i nauka walki z zawodnikami wyższymi, o lepszych warunkach fizycznych, szukanie tych momentów. Tak, i jakby Wolkanowski dla mnie bardzo ewoluuje, nawet jeśli chodzi o ten styl, umiejętność ponowienia, dużo rzeczy robi naprawdę niestandardowych. No i tak jak ty powiedziałeś, Marian, tutaj rozbity Holloway, no nie widzę tu jakby nokautu ze strony Wolkanowskiego i tak dalej, ale może być to naprawdę bardzo, bardzo trudna walka i nie taka zacięta jak ich ostatnia walka. Też takie mam. Ja uważam, że będzie dużo szachów, że ten pojedynek wcale nie musi być taką piękną wojną, jak każdy sobie rysuje i w teorii to wygląda, tylko tam może być sporo kalkulacji ze strony jednego i drugiego i każdy gdzieś będzie szukał swoich okazji. Jeszcze warto przypomnieć wojnę z Dustinem Poirierem Holloway'a. Kolejne. Wcale bym się nie dziwił, jakby Wolkanowski, jakby Holloway chciał, mogą być szachy, ale też Holloway nie chce trzeci raz przegrać z Wolkanowskim. Może się otwierać, może będzie chciał coś zaryzykować, coś więcej zrobić, a wtedy Wolkanowski może go trafić i kto wie, czy te stosunkowe rozbicie Holloway'a nie będzie miało dużą rolę. Była chyba tylko jedna trylogia w historii organizacji UFC, w której zawodnik przegrał trzy pojedynki. Nie wiem, czy to nie były starcia BJ Penna z Frankie Edgarem? Czy... Dwa razy się bili. A nie, trzy razy. Się bili. Tak, za każdym razem przegrywał BJ Penn. I to była chyba jedyna trylogia, bo ja kiedyś tę ciekawostkę sprawdzałem przed którąś trylogią, że chyba jedyna trylogia, w której skończyło się 3-0. No tak, jest... i właśnie trzecia walka skończyła się chyba przez knockout. No i dlatego mówię, no to jest historia, w której na pewno Max no, nie będzie chciał oddawać tego pola i chce wrócić na tę kategorię piórkowej, zaznaczyć swoją obecność. Też wspomina to, że cały czas goni Jose Aldo, jeśli chodzi o te obrony pasa mistrzowskiego i chce go wyprzedzić w tej hierarchii. Nawet na konferencji prasowej wspominał nazwisko Jose Aldo, że to jest jednak człowiek, który najwięcej zrobił. Tak, 8 tak, obron, a Holloway ma na razie 5. I że jednak tutaj trzeba o nim pamiętać, że Jose Aldo cały czas jest tym królem kategorii piórkowej. Też tak uważam. No właśnie. Oglądałem jego walki w tym WEC, tam co on wyprawiał, potem jeszcze w UFC. No, na razie uważam, że jeszcze nikt go nie przebił. A teraz jak przyszedł do Kogucie, naprawdę wygląda też znakomicie. No zaraz będzie walka o pas, jak wygra kolejny pojedynek. Kto wie, czy już za moment nie będzie, no bo fantastycznie zbija tę kategorię wagową, chociaż niewiele osób wierzyło, że w ogóle to się może udać, natomiast jakoś znalazł to drugie życie wycięte do granic możliwości, ale jakoś to robi, Pytanko do ciebie jeszcze, Marian, o ten pojedynek, który wspominaliśmy, bo mimo Izrael Adesanya, Jared Cannonier, no tutaj wiele osób nie spodziewa się wielkiej niespodzianki. Czy jesteś też takiego zdania, że to po prostu jest kolejna obrona Izraela, czy jednak Jared ma jakieś atuty, którymi może zaskoczyć? Na pewno siłę fizyczną, eksplozywność, to na pewno. I wcale aż tak bym go totalnie nie skazywał na pożarcie, choć wydaje mi się, że, no, że pod każdym aspektem, jeśli chodzi o stójkę, Izrael Adesanya jest dużo lepszy. Ale tak jak mówiliśmy, Cannonier jest właśnie dobry fizycznie, eksplozywny. Też ta walka z Brunsonem pokazała, że nawet jak mu się nie układa pojedynek, to potrafi cały czas do przodu iść. Bo tam obejrzałem dokładnie tę walkę i były momenty, w których wydawało się, że może Brunson to obrócić na swoją korzyść, a jednak Cannonier naprawdę dobrze kondycyjnie też tam stał. Więc wydaje mi się, że ma atuty, ale porównując go na przykład do Whittakera, wydaje mi się, że każdy atut Cannoniera jest... Whittaker miał lepszy ten atut, a znowu Whittaker finalnie nie potrafił pokonać Adesanyi, więc
Wydaje mi się, że jednak, i to też co powiedział Albert, kanonier mocno dociąża tą przednią nogę, a Adesanya fenomenalnie uderza. No pamiętamy pewnie z Kostą, co się tam wydarzyło, jak czekał Brazylijczyk na swoje szanse, momenty, aby skontrować, nie dostał takiego momentu, natomiast stracił nogę i było po wszystkim. Tak, no właśnie taki zawodnik, który jest power puncherem, często dociąża tą przednią nogę i z niej wylatuje z tymi sierpami. Taki właśnie zawodnikiem jest też kanonier, więc tutaj to, ale znowu kanonier chyba i jego sztab wiedzą o tym, więc no, ale no, nie zawsze ta wiedza ma przełożenie na klatkę. A jeszcze pytanie o Shona O'Malley'a i konfrontację z Pedro Munhozem, bo zdecydowanie najtrudniejszy sprawdzian przed Shonem O'Malley'em. Konfrontacja, już wejście do czołówki kategorii koguciej. Pewnie nazwiska już kierowane na przyszłość i na to, żeby być wielką gwiazdą organizacji UFC, bo tak jest już od dłuższego czasu. Natomiast no, trzeba w końcu się mierzyć z najlepszymi. No i przychodzi Pedro Munhoz po gorszych pojedynkach, gdzieś przegranych, ale już ze ścisłą czołówką tej kategorii wagowej. Tylko z najlepszymi przegrywał. Nigdy nie przegrywał przed czasem, a wiemy, jak lubi swoje pojedynki kończyć Sean O'Malley. Na konferencji prasowej bardzo stonowany i spokojny Sean O'Malley, jakby kompletnie nie w swojej skórze, tylko wręcz już sfokusowany na pojedynku, świadomy tego, co go czeka w weekend. Jak ty widzisz ten pojedynek i kto tutaj jest twoim zdaniem faworytem? No przede wszystkim bardzo podoba mi się to zestawienie, bo właśnie Sean O'Malley, pomimo że widać, że ma duży talent, zwłaszcza jeśli chodzi o stójkę, duży luz i świetnie się zapowiada, to jednak tych przeciwników dostawał takich... No delikatnie pasowali mówiąc. Mu. No, nie, no powiedzmy sobie szczerze, no, żaden z nich nie należał do ścisłej czołówki, bo gdybyśmy mieli tak przelecie, gdzieś miałem tutaj właśnie kartę otwartą z rekordem Shona O'Malley'a, żeby się nie pomylić. Howland Paiva, który bierze ten pojedynek i tak sprawia sporo na początek kłopotu. Chris Moutinho, który dostał totalny wpierdziel od Shona O'Malley'a. Tomas Almeida z Marlonem Verą przegrał pojedynek. No i wcześniej zerkamy na Eddie Wineland, Jose Quinones z Andre Sukam. Tak, no to tak, powiedzmy, no to, że... Właśnie jak już dostał mocniejszego Marlona Verę, no to nie dał rady. Tam co prawda było jakieś, coś było nie tak, czy kontuzja. Tak, coś mu się stało, ale, no, ale no jednak, no dostał mocniejszego gościa i nie potrafił wygrać tej walki. Więc uważam, że świetne zestawienie, bo Pedro Munhoz to jest solidna firma. Naprawdę gość, tak jak powiedziałeś, przegrywał, jak przegrywa to z najlepszymi, świetnie walczy. Naprawdę jest bardzo mocnym zawodnikiem i to jest prawdziwy test dla O'Malley'a. Jeśli jest naprawdę tak dobry, jak mówią, jak on sam o sobie mówi, no to będzie musiał pokazać w tej walce i tu nie będzie właśnie taryfy ulgowej. Jeśli wygra tę walkę, no to już myślę, że wielu nie będzie w niego wątpiło. No podejrzewam, że już wtedy będzie go się traktowało poważnie w tej kategorii kogusi, która też jest niezwykle mocna. I tutaj też trzeba powiedzieć, że tam jak już zerkamy powyżej tam Pedro Munhoza, no to są naprawdę zacne nazwiska, jest z kim się mierzyć, także już z chłopczyka będzie musiał stać się mężczyzną zdecydowanie i to jest chyba ten pojedynek, który go zaprowadzi do tej ścisłej czołówki. Karta ciekawa, bo jeszcze mamy na przykład starcie Shona Stricklanda z Alexem Pereirą i Pereira zerkający przecież na walkę z Israelem Adesanią, że aby mu udowodnić, że zrobi to samo, co zrobi w dużych rękawicach, zrobi w małych, a Sean Strickland totalna odklejka, jeśli chodzi o podejście przed pojedynkami, to co on wygaduje, to jest coś chorego i z innej planety, natomiast gdzieś w tej klatce potrafi robić swoje. Także tu też pewnie będą fajerwerki, a Sean Strickland umiejętności i takie atuty ma, które sprawdzą. Jest niedotapialny. On naprawdę potrafi dużo przyjąć i potrafi jeszcze więcej oddać. I lubi się bić. I lubi się bić. A Pereira jakby jest zawodnikiem, który lubi pracować za dystansu, jest jak na tą kategorię wagową bardzo lotny na nogach, potrafi czymś się zaskoczyć. No i tutaj ze Stricklandem, nie wiem jak wyglądają kursy, ale ja bym postawił pieniądze na Stricklanda. No, Pereira, nie przez przypadek podejrzewam, znajduje się na jednej rozpisce z Izraelem Adesanią, żeby tutaj gdzieś już budować historię, bo ten pojedynek stykowo wyglądałby fantastycznie. Tutaj stawiamy kropkę. To jest UFC weekend i naprawdę sporo dobrych pojedynków. Natomiast przechodzimy do naszej rodzimej sceny i obiecywaliśmy, że dzisiaj ogłosimy ciekawą walkę. Marian nie wie, jaka walka. A jest radar w ogóle? Jest radar. Muszę założyć swoje okulary, aby tak? Radar i za moment będziemy ogłaszać, ale jeszcze nie ogłaszam. Tak, ogłoszenie walki na Kazbu, bo w tym widzi wszystko. Ja w tym widzę wszystko, to jest radar. To tutaj nie ma kłamstwa, to jest oficjalna informacja. No to na początek możecie zgadywać. Co za kategoria wagowa na czacie, Marian, zgaduj, powiem czy tak, czy nie. Ale nie kogucia, nie 6-1. Nie kogucia. Okej. Okay. Nie wiem, 7-7? Nie. Ciężko mi powiedzieć, dużo tego jest. Dobra, to mówimy. Żadnych informacji nie mam, nic nie wiem w ogóle. Nie wiesz, ty nie wiesz. Albert wie i gość, który z nami jest na Skype'ie też wie, bo się w tym pojedynku będzie bił. A, no to pięknie. A na czacie ktoś pyta, tak coś tutaj coś. Na razie ludzie na czacie spokojnie z komentarzami, to ja mówię, to jest kategoria piórkowa.
I ktoś nowy totalnie, czy co? Nie. Czy... Aha. Kto tam jest? Kogo by tam można było zostawić, panie Marianie? Kogo byś chciał zobaczyć? Piórkowej. Można powiedzieć, że nawet podobni stylistycznie. Podobny background. Ale teraz na tej gali, czy na następnej? A to już jest pytanie drugie. A może, ja nie wiem, może na przykład Adam Soldaev? Nie. Dobra, dobra, strzelamy, bo moglibyśmy siedzieć, natomiast strzelamy tą informacją. To nie jest gala najbliższa KSW 72, natomiast KSW 73, a więc event, który odbędzie się 20 sierpnia w Warszawie, gdzie zobaczymy konfrontację Tomka Sarary z Arkiem Wrzoskiem. Tam konfrontacja stójkowa, natomiast dostajemy zapasy level najwyższy topowy, a więc tak, potwierdzamy pojedynek, o którym mówiło się od jakiegoś czasu, a więc Daniel Rutkowski zmierzy się z Romalim Eskijewem, także dostajemy bombę zapaśniczą, była na świecie, czas na Polskę, bo to jest wydarzenie i pojedynek, na który zdecydowanie czekamy. Numer jeden z numerem dwa, jeśli chodzi o tę kategorię wagową, także starcie na szczycie tej dywizji. Jak się podoba, panie Marianie? Nie, no świetna walka. Najlepsza, jaką można było teraz, myślę, zestawić, poza oczywiście Saladinem. No, Lom, jeśli to wygra, no to na pewno powinien dostać walkę o pas. To jest bez dwóch zdań. Daniel, to zależy w jakiej... W jakim stylu, jeśli by pokonał Loma, no to też, no tam jest ciasno w tej kategorii. Jeszcze jest Damian Stasiak. Damian Stasiak. No ale on przegrywał z kolei bliską walkę z Romalim, także tu też się ta droga trochę... Jeszcze Marian tutaj patrzy, sześć podobno. Jeszcze, no to za chwilę o tym też pogadamy, natomiast jest z nami Daniel Rutkowski na Skype'ie, który przysłuchuje się i przygląda naszym reakcjom. Dzień dobry, Danielu! Siemanko, Daniel. Jak się mają radomskie zapasy? Bo informacja dochodzi zza zachodniej granicy, że tam jest podobno nie najgorzej, jeśli chodzi o Lomaliego Eskijewa, i pewnie jemu też się przyglądałeś. Kurczę, raczej przyglądałem mu się na salach tak naprawdę. A to jak mają zapasy, mam nadzieję, że się obudzą do kolejnej walki. Okej, okay, czyli troszeczkę w uśpieniu w ostatnim czasie byłeś, bo ja widziałem tam ekipy remontowe i tak dalej, natomiast wydaje mi się, że motywacja jest z najwyższego poziomu, no bo tak jak tutaj wspominaliśmy, Romal Eskijew to jest człowiek, który z pewnością sprawdzi i spróbuje sprawdzić twoją najmocniejszą płaszczyznę. Znaczy, przede wszystkim powiem, że jest motywacja, tak? W ostatniej walce jej nie było, w ostatniej walce, no życie, takie jest po prostu życie. Ale wszystko wróciło do normy, są te chęci, ta motywacja. Więc na pewno chciałbym powalczyć tak jak Mateusz Gamrot w ostatniej walce, żeby te zapasy były pokazane na pewno na najwyższym poziomie, ale zobaczymy. A jeśli chodzi o Lomaliego Eskijewa, bo z pewnością miałeś okazję obejrzeć jego pojedynek dla organizacji KSW, nawet wspomniana walka, bo ten pierwszy pojedynek to wiadomo, no to było starcie nie z najwyższej półki, nie był to sprawian, którego oczekiwaliśmy od Lomaliego Eskijewa, bo wiedzieliśmy na jakim poziomie on się znajduje, natomiast ta druga konfrontacja już z Damianem Stasiakiem, no to był pojedynek, który i pokazał sporo plusów Lomaliego Eskijewa, natomiast też były te momenty pod koniec, które pokazały trochę słabości. I tutaj chciałem ciebie, Danielu, zapytać, jak ty właśnie oceniasz Lomaliego Eskijewa i czy troszeczkę o te zapasy się obawiasz, jednak z dużym spokojem i rezerwą podchodzisz do takiego pompowania balonika z napisem zapasy Eskijewa? No właśnie, szczerze, co ja mogę powiedzieć, tylko tyle, że tak naprawdę w tych dwóch walkach jego nie widziałem żadnych zapasów. W ostatniej właśnie ze Stasiakiem tak samo, bardziej striker, bardziej chciał ubić, wiesz, pokazywać stójkę, a nie widziałem tam jakichś tam świetnych zapasów, czy w ogóle nie widziałem zapasów, bo tam mało co się działo. A więc też, ja też mało co mogę powiedzieć. A też nie było tak, bo ja też zauważyłem, oglądając tą walkę Stasiak-Eskijew, właśnie było tak, że w momencie, gdy zaczął inicjować klincz Stasiak, miałem takie wrażenie, gdy wychodzili z klinczu, tylko nie właśnie kiedy schodził do nóg i tak dalej, tylko po prostu męczył troszkę w klamrze Eskijewa, to wydawało mi się, że to miało wpływ jakby na kondycję Eskijewa i te ręce przez chwilę by były jakieś tak troszeczkę wolniejsze. I właśnie tak zapowiedział Rutek, że to właśnie bardziej Eskijew chciał stoczyć ten pojedynek cały czas na nogach, a w momencie, gdy Stasiak właśnie dociskał, wywierał presję, zabierał troszeczkę oddech Eskijewowi, to rzeczywiście miał tam swoje momenty i Rutek już ma jeden knockout kopnięciem i kiedy właśnie Stasiak kopał, to wydawało się, że największe właśnie jakby sprawiało to problemy dla Eskijewa. Także jeszcze wróci do ciebie jedno pytanie. Czy jakbyś miał sobie wybrać przeciwnika teraz, to właśnie byłby to właśnie Lomali Eskijew? Czy to jest to ty zabiegałeś o tą walkę? Nie, no ja nie zabiegałem, nie zabiegam o żadną walkę. Po prostu on był mi dany.
A ja to wiecie, jaki jestem. No, jest zawodnik, więc go biorę. No. Ja walczę dla pieniędzy, to jest, kurde, wiesz, moja praca. Cholera, no tak to właśnie jest. No. Nikogo innego mi nie chcieli dać, był tylko on. Mówią, stare lisy niech się wybijają między sobą, a młodzi niech sobie idą swoim torem. Tak to właśnie bywa. Patrzymy za twoimi plecami i widzimy dwa puchary. Jeden w kolorze złotym, drugi srebrny. I nie wiem, czy ten srebrny to wisi specjalnie, żeby tobie przypominać. No jest też ten pas, no widzimy pas. Natomiast był ten srebrny puchar po walce z Saladinem Pransem. I tu moje pytanie, ile cię nauczyła ta walka? Albo czy była dla ciebie dużą lekcją walka z Parnasem? I czego ciebie nauczył ten pojedynek z Parnasem? Czy masz sobie dużo do zarzucenia po tym pojedynku? Nie mam sobie dużo do zarzucenia. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Po prostu tak jak mówiłem, nie było motywacji, nie było chęci, więc tak naprawdę, wiecie, przegrać musiałem, bo nie zasłużyłem na wygraną przede wszystkim. Teraz w tych przygotowaniach już robię wszystko, a nawet ponad normę, więc ja już sobie nic nie będę... Wiecie, jak przegram, jak zrobię wszystko i przegram, to wtedy będę mógł jakoś tam, wiecie, coś poprawić, ale jak wiem, że tak naprawdę, wiesz, nie przyłożyłem się, nie zrobiłem wszystkiego, co w mojej mocy i przegrywam, no to wiecie, tak miało być, no kurna. Na wygraną trzeba zasłużyć. A powiedz mi odnośnie same przygotowanie do tego najbliższego pojedynku. Widzieliśmy ostatnio, że odwiedziłeś Czerwony Smok. Czy również Rutek wybiera się do Czerwonego Smoka w przyszłości? Zdecydowanie. Oczywiście pojechałem, bo Mateusz mnie prosił, żeby mu pomóc. Oczywiście byłem. Jakiś tam mały problem z łokciem, więc nie obciążyłem tak jak chciałbym. Ale już zdrowie, powiedzmy, wróciło w 100%. Więc znowu na pewno będę jechał, może raz, może dwa razy, ale na pewno jeszcze pojadę. To jeszcze raz zapytam, a Daniel, a przyjedziesz do nas może, bo najbliższą walkę pewnie z Parnasem stoczę, przydałoby się, żebyśmy też porobili. Ale wiesz, Marian, wy to sobie wypunktujecie to w stójce, więc myślę, że tam nie będzie jakiś tam, kurde, obaleń, będzie, ty sobie swoimi, wiesz, długością będziesz punktował, więc no... Taki jest plan, on może będzie chciał coś tam zejść, coś ja tam... Właśnie myślę, że on, czyli ja Rutek nie przyjedzie. Nie, ja właśnie myślę, że on będzie chciał mnie obalać. Tak myślę, że troszeczkę stójki popróbuje, ale będzie chciał mieszać z obaleniami. Ale nie ma się co obawiać, myślę. Nie, no, przede wszystkim, czyli wiesz, w skrócie, nawet z Gamrotem pokazałeś, że to nie jest tak łatwo cię obalić. Wiesz, a mądrze walczysz, biodra z tyłu, punktujesz, kopiesz, uderzasz. Myślę, że on będzie chciał na pewno stójkowo pokazać tobie, wiesz, że jest lepszy, czy coś, i tylko tyle. Mhm. Dzięki, Daniel. To jeszcze Daniel, do ciebie pytanko. Jak miałbyś przekazać jakieś właśnie rady Marianowi? Bo jak już Marian mówi, że najprawdopodobniej, bo i wy o to tak, zabiegacie, tak. I Parnas jest gotowy, pewnie chodzi tylko o kategorię wagową. Dokładnie. Bo tutaj jest sprzeczność, natomiast do tego pojedynku najprawdopodobniej dojdzie. To jakie takie wskazówki w pigułce chciałbyś przekazać, co udało ci się dostrzec podczas pojedynku, czego nie widziałeś w walkach z Parnasem? Kurde, wiecie co, naprawdę, dla mnie to była walka, walka w sobotę, a w sobotę już, kurde, po walce uciekaj. Haribo, cześć Haribo, Haribo! Uciekaj. Kurde, jakie, czy bije mocno, kurde, coś tam bije, może, wiecie, ja tam tak naprawdę ten... Odejdź. Kurkowaniec. Tak naprawdę tylko ten jeden cios odczułem, te kopnięcia ma tylko na nogę, okej. Okay. Moją głupotą było to, że wiesz, ja przyjmowałem na sztywną nogę, ogromna głupota, wiesz, i tylko tyle. Ale mówię, nie robiłem swojego, nie robiłem zapasów, nie było presji, fajnie w klinczu stoi, po prostu punktować, robić swoje, wiesz, daleko biodra, bo on to będzie chciał na pewno robić. Na pewno będzie chciał okopywać nogę, bo to jest, myślę, że jego atut. No i wtedy przez tą nogę trochę mi okopał i trochę jakąś tam mobilność mi wyłączył. Temat zamknięty. Wiecie co najgorsze? Najgorsze to, że robią z niego nie wiadomo jakiego mistrza cudownego, niepokonanego, takiego, że nikt go nie ruszy, wiesz, no to mnie trochę zdenerwowało, dlatego wszystko do mnie wróciło, w sensie chęci, motywacja do kolejnej walki z nim, więc to jest najważniejsze. Przychodzi ten moment taki, że trzeba, wiecie, no ja i tak wszystko z pokorą robię, zawsze walczę, wiecie, nikomu nic nie ubliżam, nikomu ja wychodzę i robię swoje. Ale potrzebowałem takiego kopa, żeby znów wstać i zacząć trenować mocno.
O proszę, to jest ta motywacja, o której mówi Daniel, też bardzo istotne i też czekamy na te kolejne pojedynki. Natomiast Danielu, tak jeszcze, jak mielibyśmy nawiązać do pojedynku Mateusza Gamrota i tylko o te zapasy zapytać, czy się panu podobały w konfrontacji z Armanem Sarukianem? Nie, bo no, to jest eksperckie oko, ty masz inną zupełnie perspektywę. Świetnie, ogólnie Mateusz, kurde, cudownie do tych nóg podchodzi, ale najlepsze to było, wiecie, z tych akcji, z obalenia jednego czy drugiego, od razu wychodzenie na plecy, kręcenie się, niby tam już Sarukian miał, wiesz, kontrolę, a Mateusz od razu wykręcał się, wychodził naprawdę na najwyższym poziomie, to jak nie jeden już powiedział, coś pięknego. Mateusz jest niewygodny, naprawdę jest taki, kurde, na tych nogach idzie tak bardzo nisko i tak mocno trzyma tą nogę, że mega fajnie się to oglądało. W stójce przespał mocno, wszystko w stójce, powiedzmy, w miarę tam przegrał, ale same te akcje zapaśnicze, przede wszystkim to cardio, to zdrowie, które tam pokazali, to mega. Naprawdę, żeby walczyć zapaśniczy cały czas, to naprawdę trzeba mieć zdrowie. Prawda. I ja, kurna, znowu chcę znowu to pokazać, bo aż mnie sam się trochę denerwuję na siebie, że chcę walczyć w stójce, to jest bez sens. No, samoloty nie latają z lotniska, to ktoś mógłby powrócić do tych radomskich linii lotniczych. Spokojnie, coraz częściej. Danielu, serdecznie dziękujemy. Może cię odwiedzę, może nie, ale nie zapeszam. No, to zapraszam, jak wykupisz taki bilet lotniczy. Lotniczy, samolotem polecę na lotnisko. Dziękujemy bardzo, Daniel Rutkowski. Cześć. Dzień, Daniel. Pozdrawiam was, trzymajcie się. Taka pierwsza moja myśl to jest taka, że ja wcale nie uważam, że Lom Alijewski będzie chciał iść zapasy. Ja myślę, że będzie chciał boksersko w stójce wypykać Daniela, a Daniel, dla Daniela no, kluczem... Tym bardziej, że widział ostatni pojedynek. Tak, a uważam, że Daniel wygra tę walkę i myślę, że kluczem będzie mieszanie stójki właśnie z zapasami, ale widzę teraz podejście Daniela i widać z tego, co można łatwo wywnioskować z tego, co mówisz, że będzie chciał robić zapasy, będzie chciał mieszać. Nie tylko nastawiać się właśnie na techniki stójkowe, tylko uruchomić te swoje zapasy, które ma na fenomenalnym poziomie. I wydaje mi się, że tym nie dosyć, że narzuci swoją grę, to też zamęczy Eskiewa, bo tak jak wspominałeś, Eskiew po tym klinczu gdzieś wydawało się, że te ręce były popuchły, w tej trzeciej rundzie już zaczął coraz gorzej. Najgorsza runda. Ja myślę, że faworytem jest dużym Daniel i właśnie uważam, że Lom będzie chciał prowadzić tę walkę w stójce, a Daniel mieszając płaszczyzny go zneutralizuje. Ja powiedziałem, że jakby była walka jeszcze raz ze Stasiakiem z Kijewa, to bym powiedział, że wygrałby Stasiak, bo naprawdę to, co robił w tej kolejnej odsłonie, właśnie ten clinch, rozrywanie, nawet zapinał klamrę na siłę po to, żeby tylko musiał wykluczać Eskijew, jak uwalniał się z tego clinchu, to było widać, że był zdecydowanie wolniejszy i ja mam nadzieję, że właśnie tak zawalczy Daniel, że od samego początku będzie presja, ustawi go na siatce i tam będzie cały czas robota i wszystkim będzie robił MMA. Dokładnie. Nie, tak się rozwinęliście, to poczułem się tu zbędny, natomiast ten pojedynek jest kapitalny na papierze. Natomiast Marianek, ty reagujesz na te słowa, które wypowiedział Daniel Rutkowski, bo to jest fajny punkt zaczepienia do pociągnięcia tej dyskusji o twoim kolejnym ewentualnym pojedynku, o tym, co powiedział Daniel na temat Parnasa, że wszyscy go kreują w Polsce na zawodnika, natomiast no, też z drugiej strony przecież wygrywa każdy kolejny pojedynek i wygląda kapitalnie, nie dając żadnych szans. Czy ty uważasz, że ten hype, że tak to określę, czyli ta popularność, gdzieś budowanie tej wielkiej pozycji Saladina jest trochę na wyrost, czy jednak jest takim zawodnikiem? Na wyrost bym nie powiedział, no bo od samego początku, od pierwszej walki w KSW naprawdę robi wrażenie, nie tylko na kibicach, ale na zawodnikach, tam mnie też zawsze robił wrażenie, ale rzeczywiście gdzieś jakby utożsamiałem się ze słowami Daniela, bo trochę mnie tak denerwuje to, że nawet on sam o sobie mówi, to że ludzie go pompują, to już jest inna sprawa, nieraz nie ma się na to większego wpływu jako zawodnik, ale on jako sam właśnie, jako człowiek, jako zawodnik, sam o sobie widać, że ma wielkie mniemanie, nie ma takiej jakby w sobie pokory i to trochę mnie denerwuje w nim. Chciałbym go w jakimś sensie utemperować, chciałbym pokazać, że nie jest aż taki świetny, jak o sobie myśli. No Daniel Torres tym trafieniem go, myślę, że troszeczkę sprowadził na ziemię, ale chyba nie za długo, no bo widać, że u niego to się resetuje wraz z kolejnymi wygranymi walkami. Więc to jest jedna z takich
takich moich motywacji do tej walki. Chciałbym pokazać, że nie jest tak świetny, taki nad człowiekiem, za jakiego się uważa. No i też pamiętam, jak rozmawialiśmy na gorąco po gali ostatniej, kiedy toczyłeś pojedynek z Sepkiem Rajewskim, jeszcze chwileczkę o tej walce pogadamy, natomiast użyłeś takiego słowa, że właśnie denerwuje cię to, jak on cwaniakuje i chce sięgać po pasy wszystkich kategorii, a tak naprawdę nie broni swojego dopiero co odzyskał, a już idzie po drugi. Dlaczego ty nie masz sięgnąć po ten drugi? I tutaj pytanie, kto wymyślił ten pomysł? No bo to patrząc na ciebie, jak ty wyglądasz i jak jesteś wysuszony, zejście 4 kg w dół, to jest wyzwanie pewnie już samo w sobie. Oj tak, to na pewno. To na pewno to nie będzie łatwe i tak jak właśnie powiedziałeś, podpisuję się pod tymi słowami. Denerwuje mnie to, że nie stworzył własnej historii tak naprawdę w tej wadze 66 jako mistrz. No bo wiadomo, że poza walkami mistrzowskimi, no pokonywał wszystkich, kogo się dało praktycznie, no, ze wszystkimi Polakami wygrał, więc jakąś historię już stworzył, ale nie stworzył jej jako ten mistrz. Nie obronił wiele razy tego pasa i właśnie nie podoba mi się, że teraz mamy takie czasy, że raz się obroni i już chce się zaraz skakać po kolejne pasy, no bo wiadomo, że walka o następny pas to są też jakieś dodatkowe pieniądze i wszyscy myślą tylko o tej kasie, żeby się nachapać tych pieniędzy. A uważam, że bardziej to pasuje, jeśli ktoś obroni drugi, trzeci, czwarty, piąty raz i potem jest zestawienie tych dwóch mistrzów, którzy w swojej kategoriach wyczyścili totalnie swoje wszystkich zawodników i wtedy to ma taki fajny, naturalny sens. A tutaj w wadze 66 jest jeszcze wielu gości, których Saleni mógłby pokonać. W wadze 70, no widzieliście ostatnio z Sabasaneski, dużo mi problemów narobił, więc to wcale nie czuję, że my jesteśmy jakimiś totalnymi dominatorami w swoich kategoriach wagowych. Ale no myślę, że jest czas na walkę z Parnasem i tym bardziej, że on mnie tak wyzywa do walki. Tylko właśnie no, pytanie jest, w której kategorii wagowej. Można powiedzieć, że zawodnik, który będzie bronił swojego pasa, już w jakimś sensie jest przegrany. Bo może coś stracić. Tak. Może coś stracić. No, przykładowo, ja bronię swój pas w tej 70, Saladin do mnie przychodzi. Jeśli ja wygram, no to nie zyskuję jego pasa. Zyskuje tylko to, że no, pokonałem Saladina. Dużo, i nie ale... w jego kategorii wagowej. Zaraz może paść zarzut, dokładnie, że Alon poszedł wyżej w 66, mógłbyś go nie pokonać. Dokładnie. Więc to wcale nie jest równoznaczne z tym, że mam dwa pasy. A z drugiej strony on przegrywa, wraca sobie do... I ma pas. Ma pas, jest dalej mistrzem, zarabia jako mistrz. Więc gość, który zawalczy o pas drugiego, już jest w jakimś sensie, no nie powiem wygrany, ale... Uprzywilejowany, dokładnie. Tak. Więc sobie myślę, skoro ja obroniłem ten pas trzeci raz, to ja mam większe prawo być tym potencjalnie uprzywilejowany. No szukając nawet analogii na świecie, to przecież mamy przypadek Izraela Adesani, który idzie po drugi pas w kategorii półciężkiej, ale jaką on historię zapisał w dokładnie swojej kategorii. Tam nie było dokładnie z kim już się mierzyć, bo wszystkich wyczyścił, ale tak jak tu wspominasz, w kategorii piórkowej ma na przykład jeszcze teraz doszedł Damian Stasiak, wiadomo, przegrał, ale jest Romal Jeskijew, jest Rutek, który z nim się bił, natomiast no, za chwilę znów kolejna walka, która może wyłonić gdzieś tam kolejnego rywala, także tych nazwisk też trochę przybyło. Oczywiście. Do tej kategorii piórkowej, dlatego ruch ciekawy, natomiast ty trochę nie obawiasz się tego, że zejście do kategorii piórkowej odbierze ci trochę twoich atutów, no bo wiadomo, te kilogramy już na takim odwodnieniu powodują, że no, tak jak miałeś ciąg na bramkę, trzecia, czwarta, piąta runda w kategorii lekkiej, w kategorii piórkowej te ostatnie rundy mogą być nieco trudniejsze, jeśli zabrakłoby trochę paliwa. No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, kluczowe pytanie. Tak naprawdę będę omawiał to ze swoim dietetykiem, czy jesteśmy w stanie to zrobić, bo tak jak mówisz, no już mimo, że ja nie jestem zawodnikiem, który dużo waży, no słyszeliśmy Khabib Nurmagomedov na co dzień 9 dych. Ale wiesz, jak on wygląda na co dzień, nie wygląda tak jak ty, że kości no policzkowe widać, tylko jemu policzki zasłaniają oczy. Tak, choć ja teraz ważę z 83, troszeczkę przytyłem, no jem dużo słodyczy, ale to są nich tylko chwilowe, zaczynam normalnie, w miarę normalnie jest, zaczynam trenować i ważę 80, czyli ja tak naprawdę, bijąc się w tej 70, wcale dużo na co dzień nie ważę. Mam to 80 kilo, ale z drugiej strony, jak już zaczynam ścinać tę wagę, to czuję, przez to, że mam te gabaryty takie, a nie inne, to już czuję wycieńczenie w tej 70 i już na przykład nie jestem aż tak szybki, tak dynamiczny, jak w tej wadze 7-8 chociażby. I tutaj wiesz, i tutaj zaczyna się pytanie, czy
Bo takie informacji o walce musiałby się dowiedzieć zdecydowanie wcześniej, żeby pewnie już na starcie zbić trochę tego i zacząć z innego pułapu, bo wtedy tych atutów się zachowuje nieco więcej na te kilogramy. No, nie chcę tam nic mówić oficjalnie, ani nie chcę zdradzać, ale już ten termin, już ten, nawet ten miesiąc dany, już jest gdzieś już o nim wiem, gdzieś już jest mniej więcej wokół tego danego terminu, więc teoretycznie mam na tyle czasu, żeby spokojnie spróbować zrobić to. No to wiemy, że to będzie na pewno po wakacjach, no bo wakacje w żaden sposób nie wchodzą w grę, pewnie wrzesień też jest, to by było w ogóle już na ścisk, także podejrzewam, że gdzieś kolejne terminy to są te terminy, w których pewnie ciebie zobaczymy, także tu żadnego zaskoczenia nie ma. Natomiast ja mam do ciebie pytanie, czy ty w ogóle dostałeś już jakiś feedback, jak zareagował Parnas, albo gdzieś, czy ciebie zaczepiał na informację o tym, że bo trochę tych artykułów było na ten temat, że ty schodzisz niżej, a wiadomo, że Parnas przygotował się już do dywizji lekki. Widzieliśmy jego filmiki, storki, spakowania na siłowni. Ta masa była coraz większa i to jest taki ruch też dosyć sprytny z waszej strony, no bo wiadomo, on nabrał kilogramów, a teraz chłopie, nie, ty wracaj niżej, wcale nie pakuj tych kilogramów, bo jeszcze jest robota w kategorii piórkowej, bo ja chcę do piórkowej. Kolejne dobre pytanie. Tak właśnie zastanawiałem się, czy ja tam nie śledzę jakoś bardzo tych mediów społecznościowych, ale nie widziałem nigdzie, żeby Saladin jakoś się do tego odniósł. Ja to ciekawi mnie, bo on do wszystkiego widzę tam na bieżąco się odnosi, cały czas na tym Instagramie. Nie przyjmuje do wiadomości. Tak, daje jakieś komentarze, cały czas gdzieś tam działa, też właśnie wstawił ten filmik, jak tu dopakował, a tak naprawdę no tylko cyc mu się powiększył. Więc, no, po ławce. Dokładnie. Nie no, wiadomo, no, też mam do niego szacunek, nie chcę jakoś go bardzo wyśpiewać, ale rzeczywiście nic się nie odniósł do tego, że chciałbym zaatakować jego pas w tej 6-6. Zobaczymy. No cały plan jest taki, rozmawiałem ze swoim menadżerem, plan jest taki, żeby celować w 6-6 i spróbować zabrać mu pas. A co z tego będzie? Bo właśnie tak jak powiedziałem, porozmawiam z dietetykiem, zobaczymy, czy da się to zrobić, żebym nie stracił sił, no bo to nie jest... A robiłeś kiedy ostatni raz 6-6? No nigdy nie robiłem. No właśnie, to jak mi się wydawało, że zawsze to była ta lekka, bo nawet jak pamiętam czasy PLM ma, to zawsze był i ten Jacek Kreft i tak dalej, to były pojedynki, wszystko w lekkie i tam nawet niżej to nie było mowy, żeby schodzić, a tym bardziej jak ty się wtedy prowadziłeś, to trochę nie. Tak, też zawsze nie ważyłem dużo. Nie mówię o wadze, tylko natomiast zupełnie inne podejście niż teraz. Dokładnie. Teraz masz profesjonalne zaplecze, sztab, który dba pewnie o każdy detal, a kiedyś to no, telefon, tyryty, od Mirka, 11 trening. A Maria, nie masz czegoś takie niewygodne pytanie, że troszeczkę jakby z racji tego, że też się biłeś, wiesz, wielokrotnie z zawodnikami tego samego klubu życia, jakby przeczytali twój styl i trzeba przygotować coś nowego, coś zaskakującego, chociażby na takiego, naprawdę dobrego uważam, analityka, gościa, który dobrze czyta walkę, jakim jest Saladin? Oczywiście, na pewno muszę dodać nowe elementy, poprawić stare, bo to jest też, to nie jest tak, że teraz to, co robiłem, już nagle nie będę bił lewego prostego, tylko jeszcze lepiej to zrobić, ale ważne jest właśnie to, że wydaje się, że zostałem przeczytany, ale ja nie biję się zawodnikami z całej Polski, z różnych klubów, tylko no można policzyć bardzo łatwo. W sierpniu miną 2 lata, odkąd biję się z zawodnikami z Czerwonego Smoka. No bo w sierpniu, 4 grywali. Tak, w sierpień 2020 to był Mateusz Garnot i wtedy zaczęła się ta seria z zawodnikami Czerwonego Smoka. Oni praktycznie od 2 lat cały czas w klubie przygotowują się na mnie. Cały czas, co pół roku wychodzi nowy zawodnik z trochę innym stylem i mogą sobie popróbować. To nie wyszło ostatnio, no to zrobimy, może zrobimy to. Nie wyszło to zrobimy to. To wyszło, no to robimy. A to dla ciebie jest dobra motywacja, bo to ciebie też, bo ty jesteś świadomy tego. Oczywiście, oczywiście. I oni cały... A to ciekawe to jest wszystko. Tak, ciekawe, że cały czas od 2 lat jestem tam, moje nazwisko się przewija i cały czas przygotowują się do mnie, więc to też trzeba wziąć pod uwagę, że to nie są różni zawodnicy z różnych klubów i ja już jestem niby przeczytany, tylko to jest konkretnie jeden klub, który cały czas od 2 lat pracuje na tym. Każdy detal. Więc ja się nie dziwię, że oni już potrafią wyczuć moje akcje, że wiedzą, co będę robił. Saladin no, też gdzieś tam już od jakiegoś czasu wie, że że prawdopodobne jest, że będziemy się bić, ale jednak inaczej. Jego sztab no, nie ma tak przeanalizowane mojej osoby, więc na pewno to nie jest tak, że ja teraz do Saladina... Oni nie wiedzą, co nie zagrało, a co zagrać miało. Dokładnie. Także oni już mają te elementy odhaczone, które nie grają. I ważna jedna rzecz, pomimo, że mnie się ogląda na walce, można mnie analizować, to inaczej jest, jak się ze mną wejdzie do klatki. I to wielu gości to mówi i wielu sparring partnerów
partnerów, że póki się ze mną nie zrobi, to nie czuję się, jak ja naprawdę jestem długi, jaką mam szybkość, jaka dziwna walka ze mną jest. A ci z Czerwonego Smoka wiedzą to. Wiedzą i ze sobą to omawiają, mówią dokładnie, ty słuchaj, wydaje ci się, że ten lewy po prostu nie dojdzie, a on i tak dochodzi, weź poprawkę dodatkową. Tam jest wiele więcej pola do analiz, a Saladin tego nie wie. Saladin dopiero się dowie, jak wejdzie ze mną do klatki. Więc ja wcale tak nie uważam, że moje rzeczy, które mam, ja muszę totalnie to zmienić, wręcz przeciwnie, poprawić to, udoskonalić i oczywiście dodać kilka nowych rzeczy. Ale to co mówisz, niektóre elementy, które być może grały nieco gorzej w poprzednich pojedynkach, może się okazać, że w pojedynku z Saladinem zagrają zdecydowanie lepiej, oczywiście. Nawet gdyby zostały na podobnym poziomie, chociaż ty będziesz się podkręcał, bo faktycznie to, co mówisz, oni te punkty sobie u siebie odhaczali w tym przygotowaniu, czego nie robić, bo to nie trybiło. Tak, i tego już nie robimy, także oni tę listę mają taką już sprecyzowaną. Tak. Natomiast jeszcze nawiązując do tego ostatniego pojedynku i tego, co działo się przede wszystkim po walce, bo sam wspomniałeś, ja w ogóle chciałem taką statuetkę ci przynieść za najlepszego aktora, ale to nie było do końca smaczne nawet dla mnie jako hieny, bo oczywiście Sebastian później to wszystko wyprostował, podejrzewam, że wpis pod wpływem emocji napisany, później też doceniał twoją klasę, wiadomo, że tam jak kilka osób siądzie, kilka głów i to napięcie rośnie i też bliska walka i też bardzo im zależało na tym wygranej, to też rozumiem tamtą stronę, natomiast no wiadomo, że nie do końca pochwalamy takie wpisy, ale później sytuacja wyprostowana, natomiast czy ty poczułeś się nieco urażony tym wpisem Sepka, że tak to zostało zinterpretowane i że w ogóle to się pojawiło, bo podejrzewam, że to pojawić się nie powinno. Czy urażony? No, zaskoczył mnie Sebastian. Trochę się zdziwiłem, że w taką stronę poszedł, bo nawet Borys, która walka też była dosyć wyrównana, a Borys aż tak nie zapędził się w takich słowach i tak to wyglądało, jakby Sebastian nie mógł się pogodzić z tą przegraną. Ale wiem też, że dużą robotę negatywną robi sztab właśnie cały związany z Czerwonym Smokiem, bo już drugi raz jest tak, że po walce, czy to z Borysem, czy z Sebastianem, jest decyzja i ja nie widzę, żeby przeciwnik krzyczał, nie, no, albo jakąś miał minę, że nie, no, że oszukany został, tylko widać po, to jest podobne, to trochę jak z Sarukianem, widać po mimice, po mowie ciała, że on czują, że byli gorsi w tej walce, że ją przegrali. Okej, ktoś, oni mogą mi powiedzieć, że byli, nie, że taka była mimika, bo byli niezadowoleni z siebie, bo właśnie myśleli o tym, żeby lepiej się zaprezentują, a w końcu finalnie w walce też oczywiście zwalają na mnie, że ja mam taki styl, że nie można się pokazać i są źli na siebie. Ale to nie jest to. Zasady w MMA są proste. Zasady w MMA są proste. Nie wygrywa się walki tylko i wyłącznie walcząc ofensywnie, tylko punktując, tak? Tak. I gdzieś to może w obiektywie wyglądać inaczej, natomiast gdzieś sędziowie siedzą pod klatką i to oceniają. I tak to jest. No, efektywny striking, grappling to jest pierwsze kryterium oceniania, jeśli chodzi o walki MMA. No nic, no tak czy inaczej po prostu zmierzam do tego, że bezpośrednio po walce widać, że czują się przegrani. Widać to po nich, a zaraz jak wchodzą do szatni, zaraz sztab zaczyna robić swoją robotę. Mateusz Gamro też podobno tam napisał, że to wałek. Potem gdzieś w wywiadzie widzę, że wypowiada się na temat tej walki i słychać każdy, kto jest jakkolwiek w miarę ze zrozumieniem słyszy, co kto mówi, no to słyszę, że Mateusz nawet nie obejrzał tej walki. A wiesz co, ale ja też z drugiej strony rozumiem, bo to jest jednak rodzina. Oni też siebie traktują oczywiście, jak rodzina i tam oczywiście. Każdy za każdym stanie i skoczy w ogień. To są też emocje. Też bardzo im zależało na tym zwycięstwie. Też to, co ty wspominałeś. No kolejny pojedynek z tobą gdzieś bliska, walka i przegrywają. Trochę ich to pewnie też rusza wewnętrznie. Ja tutaj kompletnie żadnych negatywnych emocji. Raczej bym to zrzucił na karp ambicji. Po prostu to uważam, że to jest ambicja, trochę w zły sposób. Ale każdy z zawodników ma ambicje, każdy z nas ma większe lub mniejsze ambicje, ale te ambicje gdzieś są i uważam, że ich ambicje sprawiają, że troszeczkę jednak przesadzają, nie potrafią się z tym pogodzić i troszeczkę to jest takie no średnie, ale mam nadzieję tylko, że powiedziałem, że Sebastian coś tam wyprostował trochę ten wpis. Tak, no ale, pewnie refleksja. Ale mam nadzieję, że ta refleksja
była po tym, że pomyślał, nie no, w sumie może nie potrzebnie tak. Marianowi odebrała, a może była pod wpływem komentarzy, które tam, bo tam lekka fala to się wydała. Myślę, że jak napisał, no to też bierze świadomie tę wypowiedź i to on jest jej autorem, no także nie, no mam nadzieję, że tak. Tak czy inaczej Sebastian świetnie się pokazał. I to jest puenta, bo wydaje mi się, że to jest najistotniejsze, że Sebastian w tym pojedynku zrobił kawał. A no właśnie, to jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. To jest szybko minutka, że w ogóle zestawienie z Sebastianem było, można było powiedzieć, że mogłem niewiele na tym zyskać, bo tak, jeśli bym go rozwalił w minutę, no to by mówili, że gość, tak miało być. Tak miało być, gość był słaby, kogo Marianowi dali na obronę. Jak się okazało, że był dobry, to też widzę, że ludzie jakby okay, doceniają, że był dobry, ale gdzieś nieraz w komentarzach mi ujmując, że się nie pokazałem dobrze i tak dalej. Nie, ja uważam, że się dobrze pokazałem. Po prostu Sebastian był naprawdę bardzo mocny. Bardzo mocny, był dużo trudniejszy dla mnie w stójce niż walka z Mateuszem Gamrotem. Mówię a propos o samej stójce. Z Borysem Majkowskim, z Romkiem Szymańskim, z Maćkiem Kazieczko, Gracjanem Szadzińskim. Był naprawdę bardzo trudny w tej stójce. Nie dosyć, że był świetnie nauczony mojego stylu, to jeszcze były rzeczy, które nie nauczył się w pół roku, tylko nauczył się przez całe życie. To były akcje automatyczne, jak kopałem, on już nóżkę zejścia pod ciosami, pod prostymi. Oczywiście, wiele różnych rzeczy to było wytrenowane na przestrzeni wielu, wielu lat i naprawdę był bardzo ciężkim zawodnikiem i jak wygrałem po wyrównanej walce, to ludzie jakby nie doceniają tego, że on się świetnie pokazał i to była świetna walka, tylko że Marian nie jest taki dobry. I dlatego tym bardziej bez sensu był ten wpis, bo on trochę odebrał tę dobrą postawę i opinię ludzi i opinię fanów MMA Sebastianowi, bo gdyby nie ten wpis, to mówiłoby się o tym, przegrał, ale jaką da walkę, był skreślany tak. I tak dalej. A teraz się mówi, że się trochę nie pogodził z porażką i zaczyna się jakaś narracja, że tutaj aktor Marian i tak dalej. Dlatego oni... Trochę Sebastian sobie tym wpisem sam kuku zrobił. Natomiast wyglądał, ja uważam, że jeśli mamy patrzeć na takie zestawienia, gdzie skazywaliśmy zawodnika na porażkę i w drugą stronę był wielki faworyt, no to tutaj to starcie naprawdę nam dało dużo fajnych emocji i pewnie sporo osób przecierało oczy ze zdumienia, że Sebastian może się tak postawić i to w stójce, czyli płaszczyźnie Mariana, bo Marian nie szukał zapasów, bo za wszelką cenę musiał być lepszy w stójce. Ale to jego przede wszystkim płaszczyzna, bo oni trenują. Ale raz przeniósł walkę do parteru. No tak, ale po nogdownie czy po... Nie, mówię o nogdownie, ale to no i po przybycie nogi też. Tak, nóżkę mi podebrał. Ale jeszcze ja tak dodam tylko jedno słowo a propos Sebastiana. Dla mnie Sebastian po tej walce jest najszybciej rozwijającym się zawodnikiem od momentu debiutu w KSW, od walki z Armanem do teraz. Naprawdę tyle rzeczy, ile on dołożył, jeśli chodzi o samą grę stójkową i samo takie, wiecie, czucie dystansu, bo Marian bije bardzo szybko. I pamiętajmy grafik, bo zobaczyliśmy pracującego z góry Sebastiana, który się nie bał tej gry i też mam wrażenie, że to było takie przejście do parteru. Ale to było też po knockdownie, w sensie takim... Nie, mówimy o tej wcześniejszej kontroli. Mówisz po przechwycie nogi. Znaczy, w której, bo już zamywa mi się trochę ten obraz walki. Tam kontrolował z góry przez dłuższy, czas. Ja mogę szybko powiedzieć. W drugiej rundzie początek kopnąłem na głowę, przyjął mi nogę, poszliśmy do parteru, ale zaraz tego wstałem. A po knockdownie długo potem kontrolował, tak? Nie, po knockdownie wpadł, ale zobaczył, że lepiej mnie podnieść, więc poszedł do góry, stałem. I potem po minucie walki w stójce ja kopnąłem low kick i on przechwycił low kick. I ponad minutę byliśmy już do końca w parterze. No i właśnie o ten moment mi chodzi, że pracował z góry, już nie podnosił walki i chciał jakby pokazać, że też tego parteru się nie boi. To też była taka informacja do ciebie, wysłanie, że chłopie, no jak chcesz, to też możemy się oczywiście w walce na chwyt. To też było fajne ze strony Sebastiana, że za wszelką cenę nie powracał na nogi, tylko pokazał, że potrafi w tym parterze. No to co powiedział Albert, no to jest chłopak, który no pokazał, że zasłużył po prostu na tę walkę o pas mistrzowski. Ten poziom, który wniósł do klaski, go predysponował do takiej walki. I ja tylko podsumowując, nieważne w której kategorii wagowej zawalczę z Saladinem. Catchweight jest wzięty pod uwagę? No to by było miłe, jakby był do catchweight, ale musiały być dwa pasy na szali. To by było najlepsze. Czyli nie bierzesz pod uwagę, Marian, czegoś takiego, walka na przykład w 6-8, spotykacie się po środku, walczycie bez pasów, po prostu robicie taki extra fight. Moglibyśmy też tak zrobić, ale też nie mam nic przeciwko, gdybyśmy spotkali się w 6-8 i postawili dwa pasy na szali.
Wiem, że to mogło być... Bęk! Jakie są rozwiązania! Ale to był super fajak, a KSW jest takie, że no, nie chcę mówić, ustala swoje zasady, ale wiele robiło różnych rzeczy, które tylko oni zrobili i teoretycznie mogłoby to być do zrobienia, ale na razie myślimy o tym przede wszystkim o 6-6, ale wracając do Sebastiana, myślę, że on jest na takim poziomie, tak dobrze walczy, że jedna, dwie walki wygrane i znowu pewnie się spotkamy. Kropeczka na razie, jeszcze chwilę pociągniemy, bo dobrze się dyskutowało, natomiast przypominamy to, co się działo u nas na antenie w weekend. Nie wiem, czy Marian miałeś okazję, bo byłeś na wakacjach, bo tam widziałem Włochy, gdzieś podróże trzeba było odpocząć, opalone, ale zawsze też śniady. Gala Strife 2, a więc gala współorganizowana przez Piotrka Strusa, matchmakerem jest wasz menadżer, a więc Artur Ostaszewski. Zastanawialiśmy się, jak to wyjdzie, nie zapowiadaliśmy tego jako nie wiadomo jakie premium, top, wielkie wydarzenie, żeby kibice sobie sami ocenili, a koniec końców naprawdę wyszła fajna gala, która już poziomem sportowym pokazała, że ten matchmaking stoi na naprawdę wysokim poziomie i nawet zestawiając zawodników, którzy stawiają pierwsze kroki w zawodowym, można dać fantastyczne boje, tak jak na przykład pojedynek pomiędzy Patrykiem Grabowskim a Michałem Dreczkowskim, zakończony ostatecznie przez przerwanie lekarza po drugiej rundzie i techniczną decyzją wygrywa Michał Dreczkowski, natomiast historia świetna na pojedynek rewanżowy, dywizja półciężka, więc kategoria, w której i ciosy ważą i też jeszcze fajna ruchliwość zawodowa. Róża Gumienna powracająca na zwycięskie tory, natomiast Katlin Rotenburg pokazała, że wcale nie przyjechała po łatwą wypłatę. Kamil Gawryłek z kolejną zawodową wygraną z bardziej doświadczonym Damianem Olszewskim. Bartłomiej, tutaj pamiętamy, to nie jest Bartek, tylko tak. Bartłomiej Kopera, który powraca na zwycięskie tory, natomiast Roman Kuraszwili w ostatniej rundzie spróbował ekwilibrystycznego buggy choke i niewiele tam brakowało i by odklepywał Bartłomiej Kopera. Występ Borysa Dzikowskiego, który posiada fantastyczne warunki, jeśli chodzi o kategorię średnią, z wygranymi też Wiktor Zarewski, no i udany debiut Igo Dy, a więc zawodnika, którego ty znasz doskonale. Nawet był tutaj przed kilkudziesięcioma minutami przed tobą, oddawał saunę Albertowi, także rozmawialiśmy trochę o jego debiucie, natomiast chłopak, którego ty znasz dobrze, pierwszy występ zawodowy. Tak, miałem do okazji przygotowywać się już nawet do walki z Borysem, on już od jakiegoś czasu, no może nawet wcześniej, do poprzednich jeszcze walk, być może chyba nawet jeszcze przed walką z Kazieczką już robiłem z Hugo. No, świetny gość. Abstrahując już od tego, że albo inaczej, skupiając się przede wszystkim nie na aspekcie sportowym, tylko właśnie na aspekcie takim, jakim on jest człowiekiem. No to naprawdę jest w porządku osobą. Bardzo, bardzo go lubię. A jeśli chodzi o aspekt sportowy, no to no już też dużo było powiedziane o nim. Jest naprawdę... Tu tylko przerwę, oczywiście oglądamy highlights w ogóle z gali. To nie są tylko highlights z tego pojedynku. Także już... Okej. Naprawdę świetnie się rusza, z dwóch pozycji bije, to jest bardzo ważne, bo teraz w nowoczesnym MMA trzeba to dokładać, nie tylko ta jedna pozycja, ale właśnie zawodnicy naprawdę mocni biją się z dwóch pozycji, więc to jest taka jego mocna strona, bardzo dobrze kopie, świetnie, tego akurat nie pokazał, ale świetnie obala po przechwytywaniu nóg, wiele razy mnie obalił, wiele razy mnie w powietrze wystrzelił właśnie przechwytując moje nogi i to też jest coś takiego ważnego dla mnie, bo wiem, że walka z Saladinem Parnasem, on na pewno będzie chciał mnie obalać i na pewno będzie chciał mnie obalać po moich kopnięciach, na pewno będzie chciał przechwytywać nogi i właśnie z takim zawodnikiem, jakim jest Hugo, mogę to przetrenować, bo on to robi świetnie. No, dużo dobrego można o nim powiedzieć, też fajny partner, cały czas szlifuje go z Adamem Grabowskim, zapaśniczo dobrze stoi, ma duże te serce do walki, bo jak z nim sparowałem, wiele razy go trafiałem na wątrobę, to widziałem, że przyjął, ale szedł dalej. Naprawdę świetny gość. Tak, ale ja bym nie budował jeszcze takiego balonika, bo wiadomo, Igo stoczył swój pierwszy zawodowy pojedynek, to jest początek. Igo, potencjał tam pewnie jest spory i dużo organizacji, za jakiś czas jeszcze dwie, trzy walki zawodowe. Świetnie się zapowiada, naprawdę. Natomiast my będziemy się jemu przyglądać, bo i osobowościowo to jest fajny chłopak i bardzo, bardzo sympatyczny, także też może tutaj wnieść pod tym kątem medialnym trochę takiej świeżości albo inności, bo jest dosyć specyficzny w takim bezpośrednim kontakcie. No i akcja, na którą
natomiast zwracałem uwagę, a więc tutaj za momencik zobaczymy, to Bagi Czołg, bo to jest sytuacja, jeśli by doszło do tego skończenia, na całe szczęście dla Bartłomieja Kopery do tego skończenia nie doszło w konfrontacji z Kuraszwili. Mamy tę akcję z walki gdzieś przygotowaną i to Bagi Czołg, no to nie jest akcja, którą widzimy codziennie na galach MMA. Roman Kuraszwili tutaj z pleców zapolował dosyć ekwilibrystycznie na tę technikę. Tak jakbyś chciał technicznie ocenić, jak trudne jest to do wykonania w trakcie walki, Marian, to w skali od 1 do 10? Ta technika nie wydaje się bardzo trudna do wykonania, bo tutaj no, gość ma pozycję boczną i trzeba tak naprawdę, no nie wiem, czy to robiłeś, to trzeba być dosyć rozciągnięty. Wiesz co, chcieliśmy dzisiaj to zrobić, natomiast nie mogliśmy maty nie zorganizować, okay, nie mógł spakować, nie mógł się zmieścić Albert, ale spróbujemy to zrobić właśnie, żeby na świeżaka to spróbować zrobić. Technicznie trudno jest na przykład zrobić balachę czy trójkąt z dołu, z gardy, tym bardziej, gdzie wszyscy już wiedzą, jak to bronić. A tutaj jest pozycja boczna, wydaje się, że jesteś w bezpiecznej sytuacji i nagle ktoś zakłada ci taką dziwną dźwignię. No w ogóle jest teraz moda bardzo na te bagi czołgi. Dużo... Ostatnio coraz częściej tego. Tak. Kilka razy się już jak to się powiada. Ogląda na przykład Polaris, takie zawody parterowe. Tak, no to dużo jest takich właśnie młodych chłopaczków wygimnastykowanych, którzy właśnie to zakładają i rzeczywiście to zauważyłem, że to wchodzi. No ale nie wiem, no nie robiłem tego. Ciekawe. Ale widzisz, no, dlatego broniłem. Ja broniłem, ale wybroniłem, ale naprawdę powiem wam, że... Dusiło to cię, tak? Dusiło naprawdę i powiem wam, że ja rozmawiałem też bezpośrednio po tej walce z Kamilem Wilkiem. Kamilem Wilkiem, o który to jest mega historia, to jest mega historia. Ten sam dzień chyba, czy dzień wcześniej klepnął taką czegoś, coś takiego, co raczej Kamil Wilk raczej rzadko klepie i mówi, że to no niesamowite, dopiero to klepałem, nie wiem kiedy ostatni raz klepałem, a tutaj prawie klepał Bartek i Bartek powiedział po tym pojedynku, przepraszam, przepraszam, macie rację. To jest Bartosz. Nie, tak. Bo Bartosz, właśnie i o to chodzi, że dobrze, on jest Bartłomiej. Dobrze, Bartłomiej powiedział po tym pojedynku, że naprawdę było blisko bardzo i on powiedział, że dobrze, że zaczął się ruszać do prawej i do lewej strony, bo mówi, że gdyby się nie zaczął ruszać, to po prostu by go skończył Kuraszwili i Kuraszwili było widać, jak rozpina, po prostu już mu się spompowały ręce i nogi, spompowały mu się kończyny, dlatego odpuścił. Tym bardziej, że pojedynek cały nie był zbyt widowiskowy, nie wiem, czy oglądałeś, Marian, on się pełna kontrola Bartłomieja od samego początku. O, jak ładnie podkreśliłeś teraz bardzo. Także naprawdę gala Strife przyniosła sporo fajnych emocji, dobry matchmaking i tutaj będziemy bacznie przyglądać się temu, co nas czeka na kolejnym evencie. Tu plany są, aby zrobić jeszcze jedną galę w okolicach listopada, z tego, co Piotrek Strus zdradził, także też pewnie trochę nazwisk się i nowych pojawi, bo i zainteresowanie tym eventem było bardzo dobre. I możecie ten event obejrzeć, on jest tak, na YouTube. Co prawda walki semi-pro, nie ma semi-pro, a tam był jeden ładny knockout. A tam był jeden dobry knockout. Lewy sierpowy. Tak, także i semi-pro fajne debiuty, bo i Bartek Kowal i Iwo Baraniewski, którzy w semi-pro stoczyli swoje walki, mają zadebiutować niedługo na zawodowych występach, także tutaj też jest narybek bardzo ciekawy, także Strike 2 do nadrobienia. I jeśli warto jeszcze powiedzieć o Wiktorze Zaleskim. Też... Tak, druga wygrana, odwrotna pozycja, lotny chłopak na nogę i bitny. Tak. Przygotowuje się u nas w klubie, na co dzień go mam okazję obserwować i naprawdę bardzo dobrze walczy, świetny w płaszczyźnie strójkowej. To też jest taki no, jeden z zawodników przyszłościowych. Chłopak z Płocka, bo on trenuje w Impakcie Płocka. Ale jak już teraz rozmawiamy, to już było wiele tam w ogóle zwrotów akcji, na przykład walka... No mówiliśmy o Patryka Grabowskiego z Michałem Tarzkowskim. Tak, no to kosmos, to jedna z najlepszych walk pewnie w tym roku będzie, chociaż liczymy, że takich pojedynków zobaczymy jeszcze wiele, natomiast działo się tam naprawdę wiele. Nowak Dzikowski. Tam Dzikowski mocno podłączony i on dostaje cios, jest knockdown i on nie idzie, wiesz, nie klei się, tylko idzie na wymianę i tym, wydaje mi się, zaskoczył Nowaka i w końcu trafia prawą ręką Nowaka, kończy się w drugą stronę. Naprawdę ja jak komentowałem to wydarzenie, to naprawdę emocjonowałem się i to, wiesz, była walka przede wszystkim ludzi niezbyt znanych, tak jak w szczególności szerszej publiczności, ale oglądało się naprawdę świetnie. Dobrze. I dynamika tego wydarzenia, o co chcieliśmy i zabiegaliśmy, żeby była duża, czyli walka po walce, to co kibice chcą i tak to wyglądało. Także Strike 2 do nadrobienia, jeśli ktoś nie widział, bo sporo młodych talenciaków. Jak mam ci dogryźć, Albert, to pojawił się zajebisty komentarz na czasie. Autor Matysek. Słucham. Odnośnie tego, jak zmieniałeś imię Kopery, napisał Bartek i Artek. W nawiązaniu do komentarza z ostatniej gali, jak zamiast Artura mówiłeś Artek.
Całe 10 na 10. Całe 10, Arturek, 10, ale już się poprawiam. 10 na 10 komentarz, bardzo mi się podoba. To na koniec jeszcze wiadomości duszpasterskie, bo ostatnio odbyła się też gala Bellator 282 i tam zaskoczenie w walce wieczoru, bo traci pas mistrzowski w kategorii średniej Gegard Musashi w konfrontacji z niepokonanym Johnem Eblenem. Do tej pory takie te sprawdziane, powiedzmy, na półwiska, jeśli chodzi o Johnego Eblena, też reprezentant ATT. Natomiast no tutaj pokazał się z wyśmienitej strony. Pełna dominacja, bo to jest 5 wygranych rundów wszystkich sędziów. Naruszył już w pierwszej rundzie Gegarda Musashiego. Później Holender nie potrafił znaleźć swojego tempa walki. No i przegrał przez też zapasy fantastyczne Johnego Eblena. Także tutaj chłopak, któremu warto się przyglądać. Natomiast osoba, której ja bym się przyglądał, to jest facet, który posiada tylko 12 tysięcy followersów na Instagramie. I tutaj możecie mu dodać parę set, parę dziesiąt tych followersów. Dany Sabatello, bo to jest niezwykle postać charyzmatyczna, fantastyczny zapaśnik, daje nudne walki. Natomiast facet, co robi show poza klatką i w klatce w trakcie wywiadów. Kapitalny gość. Kapitalny gość, jego doceniają wszyscy na sali ATT. Teraz przyjdzie mu się zmierzyć o pas tymczasowy, którego posiadaczem jest teraz Haufeon Stotz, jeśli chodzi o tę kategorię wagową. Także tam też będzie się działo dużo przed walką i w trakcie pojedynku, bo fajne zestawienie stylistyczne. No i wygrana Magomedowa po niełatwym wcale pojedynku z Enrique Barzolą, dopisujący do swojego rekordu kolejne zwycięstwo Brennan Ward, który powrócił niedawno po 5-letniej ponad przerwie, bo tam jego historie życiowe były dosyć zawiłe. Spróbował, jeśli chodzi o twarde narkotyki, chyba wszystkiego, natomiast powrócił i zapisał drugą wygraną z rzędu, także pewnie w tej kategorii półśredniej jeszcze będzie szukał swoich szans. Jeśli chodzi o KSW, ogłoszenie 3 pojedynków. Sadibusi, czy ja mieszam? Nie, Sadibusi, Omar, to jest PFL. No Omar Sy. Będzie się z McDonaldem. Tak, zawsze mi się to jeśli jak słyszę to nazwisko, z Meziewem, którego mieliśmy widzieć, nie widzieliśmy ostatecznie. To jest pojedynek, który odbędzie się na gali KSW 72. Bardzo fajny pojedynek. Pojedynek, nie wiem, czy ostatniej szansy, natomiast kolejnej szansy dla Huberta Szymajdy w konfrontacji z Janem Liasa, więc zawodnikiem, którego już widzieliśmy w konfrontacji z Oskarem Szczepaniakiem, wygrany przez Luksemburg. No i pojedynek pani Luzar Smajcz zmierzy się z Emilią Czerwińską i tutaj od razu zapowiedź, że być może to będzie fajny pojedynek, jeśli chodzi o płaszczyznę stójkową, bo Emilia Czerwińska z tej płaszczyzny się wywodzi. Luzar Smajcz ostatnio też biła się w stójce, także zobaczymy, czy Polka zatrzyma tutaj Luzar Smajcz, jeśli chodzi o tę płaszczyznę. I jeszcze ogłoszenie z organizacji Babylon MMA dojdzie niebawem, bo już za tydzień podczas gali w Międzyzdrojach, w końcu do pojedynku, do którego miało dojść ostatnio Tymek Łopaczyk w konfrontacji z Sampaio, także Tymkowi Łopaczykowi życzymy powodzenia. Letnia, wakacyjna odsłona w amfiteatrze w Międzyzdrojach. A podobno, że ostatnio właśnie Brazylijczyk spóźnił się na samolot i dlatego nie doleciał. Nie Sampaio, tak. Tak, tak, taka, ale taka, nic, cieszę się, że w końcu Tymek. Tak, Tymek, bo naprawdę to jest gość, który no, na serio no, ma olbrzymi talent. Zamiata, naprawdę. Jest świetny i to on jest też przyszłością polskiego MMA i myślę, że w przeciągu kilku lat będzie spokojnie w pierwszej trójce w wadze 7-7. Kończymy na dzisiaj, chyba wszystko omówiliśmy. UFC 276 w najbliższy weekend to jest wydarzenie, które warto obejrzeć. Więcej gal dużych nie ma, no PFL. PFL chyba jest też weekend no, na platformie Viaplay. Na koniec jeszcze oczywiście ogłoszenie, że dla widzów kanału sportowego mamy specjalną promocję przygotowaną w platformie Kanał Plus Online. Przez pierwsze 3 miesiące 20 zł miesięcznie. Takiej oferty nie dostaniecie nigdzie indziej, także warto korzystać. Sporo sportu, sporo filmów i materiałów około sportowych, dokumentów, także warto zerknąć i sprawdzić, co tam Kanał Plus Online specjalnego przygotował. I na koniec, żebyśmy takim radosnym akcentem zakończyli, to mam kilka takich materiałów, których nie wykorzystaliśmy, przygotowanych z Mateusza Gamrota, bo to była informacja dnia ostatniego. No to na początek pokażmy, jak Mateusz Gamrot cieszył się z bonusu, bo otrzymał ten bonus w szatni, tak że warto zobaczyć, jaką radość sprawił czwarty bonus Mateuszowi Gamrotowi. Widziałem to. To jest naturalna radość Mateusza Gamrota. Jeszcze five fights for bonus. To jest istotna informacja. Natomiast stwierdzenie, które przejdzie pewnie już do annałów polskiego MMA. Simple plan.
jaki to jest simple plan dla Mateusza Gamrota. To nie jest wcale taki simple, natomiast posłuchajmy. Next fight with Justin and next fighting with Islam. Simple plan. No i ten śmiech na koniec, kapitalny Mateusza Gamrota. Bardzo prosty plan. Justin Gaethje, potem Islam Makhachew, idziemy po pas mistrzowski. Prostszego scenariusza sobie wyobrazić w drodze o pas mistrzowski nie można. My natomiast czekamy z niecierpliwością na przyszłość, bo rysuje się fantastycznie. Marian Żółkowski kontra Saladin Parnas. Czekamy kiedy, czekamy jaka kategoria wagowa, natomiast to się chyba zmaterializuje już niebawem. Nie, ta walka musi być. Musi być, koniecznie. Chcę takiego pojedynku, bo wiem, że on będzie, no, jest ciężkim zawodnikiem i potrzebuje gościa, z którym nie będzie taryfy ulgowej. Jeśli popełnię jakieś błędy, to po prostu przegram tę walkę i chcę mieć zawodnika, który mnie przyciśnie do takiego momentu, takiego miejsca, w którym będę musiał dać się wszystko. To na koniec jeszcze pytanko do ciebie, bo wiem, że po ostatnim pojedynku też nie traciłeś czasu i edukowałeś siebie osobowościowo i byłeś na spotkaniu. A widzisz, to ja śledziłem, bo ja na to spotkanie ostatecznie nie dotarłem, a też polowałem, natomiast potem już biletów nie było, z Jordanem Petersonem. To jest, tak jest człowiek, który jest dla ciebie jakimś tam autorytetem, wzorem, jeśli chodzi o te aspekty, czy społeczne, czy filozoficzne. I jakie najważniejsze wskazówki wyniosłeś z tego spotkania z Jordanem Petersonem? Czy można powiedzieć jakieś wskazówki? Raczej to są, jak się go czyta, już przeczytałem jego jedną książkę, to mniej więcej pewne rzeczy się powtarzają, jego całe podejście do życia. I, to, i nie, może, nie mogę powiedzieć, że jakąś konkretnie jedną rzecz wyciągnę, po prostu jak się go słucha, to za każdym razem się utwierdza w tym, jaki on ma fenomenalny umysł, jak podchodzi do świata, ale właśnie uczciwie, bo to jest najważniejsze, żeby podchodzić do świata uczciwie, a nie tak, jak nam się wydaje, albo do swoich słabości dorabiać ideologię i teorię. Ja uwielbiam jego dyskusję, jak niekiedy trafi na jakąś dziennikarkę i o sprawach jakichś tam feministycznych, są potężne dyskusje. Właśnie tak go poznałem. Jak tam rozmawia z tymi feministkami. I to on nie ma wcale jakiegoś takiego radykalnego poglądu na to, po prostu wyraża dosyć głośne opinie, które nie są do końca popularne. Ja polecam, jeśli chcecie zgłębić postać Jordana Petersona, to podcast z Joe Roganem, bo tam jest dyskusja prawie 3-godzinna i mega wymiana fajnych poglądów, które nie do końca są takie spotykane na co dzień, bo i Joe Rogan też jest taką postacią, która ma dosyć odklejone swoje poglądy. W konfrontacji z Jordanem Petersonem, który mówi o tym w sposób taki prosty, układając to od A do Z, natomiast przekazuje naprawdę fajne opinie na różne tematy społeczne, czy też polityczne, filozoficzne, no to jest mieszanka wybuchowa, także polecam, a za dzisiaj serdecznie dziękuję, bo musieliśmy gadać pewnie o wielu aspektach. A nie ma pytania od kibiców? Nie, jak chcesz pytania od kibiców, to przyjdź do Hate Parku. To przyjdź do Hate Parku. Zaprosić. Ale przecież, nie ciągnij, to nie jest tak. Może się zastanowić. To jest do ustalenia, tu jest też menadżer, ale który to jest na tym pierze trzyma, a ja przekonuję, że to ma sens. To ma sens. Także ja tego dzisiaj nie rozpocząłem. Marian Żółkowski, dziękujemy serdecznie za dzisiaj, za obecność. Było kapitalnie i mega przyjemnie. Albert Koźmkowski. Dzisiaj też powiem, że było bardzo przyjemnie i bardzo fajnie. Jest pierwszy raz. Pierwszy raz to powiedział. 115 odcinek Octagon Live. Ależ to minęło już za nami. Słyszymy się już za tydzień. Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTube? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go.